Jesteś to hokiem. Jestem to hokiem, jako tak. tak. W wkąd w ogóle taki pomysł? Chciałeś po prostu zarobić miliony wreszcie. Tak, wrócić tak, pracę to w korporacji. Było to, to było i... najistotniejsze zarobić miliony. No. Nie miałem do tej pory takiej sytuacji, w której musiałbym odmówić klientowi, no bo jest coś nie do wykonania. A to w, jak w tej samej cenie mogę kupić suprafonika, to zawsze wybiorę suprafonika. Okej. Okay. Brzmi jak każdy kolej z olx -a. Always, to nie ale my mówimy o częściowym, czyli ja mówię mm -hmm. o tak, Stopa, scara, Tom i, i Flortom. Mm -hmm. No Racja. to bym musiało teraz kosztować w granicach 13 tysięcy gdzieś. Oh. Ja naprawdę mam wrażenie, że jednak większość ludzi by chciała mieć yy, werbel na wysoki połysk i z wszystkim chromowanym. No jednak, no tak Gdy jest. wschodnia Europa, to nie Europa. Stary, no. Jesteś to hokiem. Jestem to hokiem. Z jako tak. To, Znamy to cię... prawda, teraz już nie no. jestem sam od roku z hakiem. No, ale generalnie tak. Powiedzmy, że to jest moje dziecko. No, tak. kiedy zaczęliście stary? Strasznie dawno, chyba nie? Ja zacząłem pierwsze testy w 2010 roku. Mhm. Zrobiłem kilka takich prototypów, a w 2012 roku już powstawały pierwsze właściwe instrumenty. Okay. I jeden, jedny, jeden z tych instrumentów widziałem, że miałeś ostatnią okazję uderzyć. Tak? Bo to był ten? Cornel Tak, tak, tak. Jeden z pierwszych. Tak, to jest Taki jeden Taki jeszcze pierwszych. ze szwami, nie? Tak, tak. No. Okej, okay, no. Ja pamiętam stary, tak się, o tym się zastanawiałem kiedy pierwszy raz gdzieś twoja marka jakby mi wleciała w ten, to... Nie wiem, czy to jest prawda, poprawnie, jeśli nie. W Czeladzi 2013 czy 2014, ty nie byłeś tam. Właśnie miałem o to pytać ciebie, no. bo mi się wydaje, że ty tam byłeś, jakieś Byłem. zdjęcia robiłeś. Tak, tak, tak. Ten, aha, to... no właśnie. Ja nawet nie wiem, co tam robiłem stare. Nie wiem. Mi się ten... wtedy wydawało, że no. to było coś związane z, z gazetą? A, z Bidyt chyba. Stare z Bidyt. Tak? Ja wtedy chwilkę tam słyszałem. Aha, okej, okay, to, to Tak, to, to... tak, z Bidyt to... chyba, faktycznie. Czy coś się wyjaśniło? Tak, tak. Widziałem Cię tam. No. Ale byłeś bardzo zabiegany i no. nie przypominał sobie, żebyśmy mieli okazję zamienić słowo, chyba nie. Chyba nie, ja też pamiętam, że jakoś tak, wtedy jakoś tak z koleżanką byliśmy i tak w ogóle, wiesz, tak czelać, Kto? Kto? Tak, co to tak, tam tak. będzie z Dzieje się tam dalej coś, czy? Yy, w ramach tego, co się no. wtedy działo, to już chyba nie, natomiast hmm. tam się coś, ja nie chcę teraz hmm. walnąć jakiejś, hmm jakieś głupoty, ale chyba w dziś się caban odbywa? A, w Chrzanów chyba. A to nie, to Boże, w Chrzanowie, tak. Nie? Tak, tak, tak. No to jednak walnąłem głupoty. <laughs> <jeszcze>. Mogłeś <laughs> no. no. dobra, stary, no i co? W Wkąd w ogóle taki pomysł? Chciałeś po prostu zarobić miliony wreszcie? Tak, wrócić tak, pracę to w korporacji? Było, to, to było i... <laughs> najistotniejsze zarobić miliony. No. Nie, to, 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 to dosyć prosta rzecz, to jest połączenie dwóch pasji u mnie, bo od y, końca lat dziewięćdziesiątych y, grywam na perkusji, Mhm. Czyli tamten zestaw był ze mną już od dosyć długiego czasu. No a poza tym jestem metaloplastykiem i rzeźbiarzem, i gdzieś po prostu w pewnym momencie to zaiskrzyło, połączyło się. Wynikało to chyba też z tego, że nawet długi czas nie miałem pomysłu, żeby robić werble. Ale kupiłem sobie kiedyś taki zestaw i werbel mi się bardzo podobał, bardzo fajnie brzmiał, ale coś się działo nie tak ze sprężynami. No mhm. więc zacząłem eksperymentować. To jest jedna z tych rzeczy, do których się przyznaję, do takiej głupoty, którą zrobiłem, bo yy, te sprężyny nie za bardzo działały. No więc odwróciłem werbel, rozkręciłem patrzę, a tam jakaś dziura, jakieś wgłębienie na tym dolnym, na tej dolnej krawędzi. No, zaślifowałem, to ładnie zrobiłem. A bo to było, Krawędź, było sprężynę, tak? A to było. No, no. <laughs> Zaszlifowałem, załączam no, sprężyny już praktycznie w ogóle. Nie? Mówię, kurde, to jest grane i zacząłem wtedy czytać. Zacząłem czytać i w tamtych czasach, bo to był 2006 czy 5. rok, u nas nie było za bardzo informacji, ale już na forach takich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to można było się sporo dowiedzieć. No i od tego się zaczęło. Jak odkryłem, że jesteś taki jak łoże sprężyn właśnie <grym> wtedy. No. Mówię, kurze, no to jest niesamowite. No zrobiłem to łoże i się okazało, że jednak werbel może, okay. może zadziałać. To I to, tak mnie wtedy, to mnie wtedy mm. tak, to mnie wtedy zainspirowało. No. Ale co ciekawe, mimo tego, że już byłem metaloplastykiem i. Z technikum jakieś? Czy w... Kończyłem lisę plastyczne mm -hmm. w Katowicach, właśnie w klasie mm -hmm. metaloplastyki. Mm -hmm. No i. No ale wiesz, pierwszy pomysł był taki, że jednak zrobię werbel z drewna, z klepek. Mm -hmm. Nie wiem skąd mi się to wzięło, bo ani z drewnem nie mm -hmm. pracowałem, no. ale no nie wiem, no, lubiłem drewniane werble. No i tak, ale to nie wyszło. W końcu pewnego dnia miałem takie olśnienie, że. Co ja w ogóle robię? Przecież no, znam, się, drewnie, znam się no. na metalu, coś tam się znam na metalu. Znam narzędzia. Kurczę, spróbuję ze stalą. No i tak w 2010 zacząłem się z tym bawić. No i tak od, od inicjalnego pomysłu do pierwszego, powiedzmy, takiego werbla, który dało się założyć na ciągi i sprężynę i uderzyć? To znaczy do takiego, w mhm. który się dało uderzyć, no to powiedzmy, że to było parę miesięcy, ale mhm. do takiego, który był dopracowany... Właśnie między innymi ten mm -hmm. werbel, który, który jest w posiadaniu Cornela, mm -hmm. no to, to minęło dwa lata testów, czytania, yy, korespondencji, bo udało mi się nawiązać wtedy yy, yy, no, kontakt z kilkoma yy, twórcami na świecie, w Stanach szczególnie, i to zaowocowało w końcu powstaniem sensownych instrumentów. Okay. No. co było, to, jakbyś teraz powiedział, z perspektywy czasu, takim pi pierwszym naj, najważniejszym błędem? Takim może, który my, normalni ludzie, jesteśmy w stanie zrozumieć. na technologicznym, czy... Technologicznym błędem? No, pierwsza rzecz, która... Yy, powtarzam, wtedy nie było za dużo informacji, szczególnie w języku polskim. Więc pierwszym moim błędem po yy, jakby stworzeniu, zwinięciu pierwszego korpusu, był tak, taki, taki błąd, że po prostu była za duża średnica. No bo się przyjmuje, że 14 cali to jest ileś tam. Nie? Mm -hmm. W przeliczeniu dosłownie na na centymetry to jest 356 bodajże milimetrów, no ale okazało się, że to jest za duże, że te 14 cali to nie jest pełne 14 cali, tylko zawsze te korpusy są troszeczkę mniejsze, żeby dało się te naciągi. Okay. No i to była pierwsza taka, pierwsza taka rzecz. Później było wiele innych, no ale ostatecznie po wielu latach mogę stwierdzić, że w samym w samym pomyśle konstrukcji to są jednak dosyć jakby Proste narzędzia, że tak powiem, proste instrumenty, ale jednak no nie do końca. <laughs> jest trochę takich rzeczy, które, y, których się trzeba nauczyć, które trzeba sprawdzić, dowiedzieć się. Hmm. A, a jak we wszystkim. No, zresztą. Ale to ciekawe, wiesz, że faktycznie wiesz, te, tyle jest firm i tyle jest technologii. No właśnie, i drzewo, i, i metal, i brąz, i coś, i wszystkie są dokładnie co do milimetra, zakładają taką samą średnicę, nie w sumie. W większości to są podobne średnice. To są podobne średnice, ale zwykle różnica na średnicy jest nieduża, powiedzmy dwóch, mm -hmm. dwóch milimetrów. Mm -hmm. Mm -hmm. Na ile ty jesteś w stanie być dokładny? W tych milimetrach? No, no. No, śr na średnicy zwykle jak sprawdzam przy jednak mm -hmm. takim zwijanym korpusie, no to przyjmuję, że do milimetra na średnicy to jest okej. Okay. Okay, no. Dobra no. i stary step by step. Masz no dobra, po pomysł na werble. Właśnie, skąd ci pomysł na werble? A to są bardzo różne yy, ktoś historie. Ktoś requestuje, czy ty masz jakiś. Zwykle jednak mm. to są moje pomysły. Bardzo rzadko, yy, bardzo rzadko jest tak, że Custom ktoś jakiś. przychodzi do mm. mnie i mówi słuchaj, mam taki, a taki pomysł, czy jesteś w stanie wykonać? Jest oczywiście, są, zdarzają się takie przypadki. I najczęściej jakbyś przeglądał <laughs> stronę na, na Instagramie czy Facebooku, to bardzo szybko wyłapiesz te werble, bo one są całkiem inne. Mm -hmm. Na przykład to są werble, na których zakładany jest taki fabryczny osprzęt, dajmy na to. Albo są w jakiejś całkiem innej kolorystyce, na przykład czarno-zielony. No to nie jest, mm -hmm. nie jest nie, twój ten model. Nie jest to mój model, <coughs> no ale klient ma swój pomysł. Jeżeli jestem w stanie to wykonać, a, a no, nie miałem do tej pory takiej sytuacji, w której musiałbym odmówić klientowi, no bo jest coś nie do wykonania. Co najwyżej może coś dużo więcej czasu kosztować, uh -huh, uh -huh. a zatem też pieniędzy, więc y, to jest jakiś taki, powiedzmy, ogranicznik, ale no, czyli... jednak w większości to są moje pomysły. Nawet dosyć często mi się zdarza i zdarzało, że ktoś przychodził już y, z takim gotowym pomysłem, że zobaczył werbel i mój, pytał się, czy jest jeszcze dostępny, albo czy mogę zrobić coś podobnego najczęściej jeżeli już ten werbel jest niedostępny to sugeruję coś podobnego staram się żeby jednak każdy ten instrument był jakoś wyjątkowy pomimo tego że teraz hmm, mamy te trzy jakieś podstawowe kolekcje werbli plus pełny custom no to jednak w ramach tych kolekcji też każdy kolejny werbel się różni wykończeniem minimalnie <coughs> ile myślisz yy, w, ile werbli jest twoich na świecie? To jest dobre pytanie. No. Nie wiem, nie wiem. Nie wiesz, tak? Uh. Nie robisz serial. Muszę, muszę to sobie posprawić. Pos, no. nie, nie, tego nie robię. Na samym początku mm -hmm. to robiłem. Były na tabliczkach wy, 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 wypalone laserem. Y, no to fajne, numer. nie wiedziałbyś teraz, nie? No i teraz no. i faktycznie nadaję albo nazwę jakiemuś werblowi, albo się po prostu podpisuję i pisz. Piszesz z reguły datę w środku. Mm -hmm. Najczęściej miesiąc i rok, rzadko dzień, miesiąc, rok. I no nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Na, na pewno jeszcze to nie jest setka. Nie jest setka, okay. Myślę, że nie. No, no, kilkadziesiąt, a czy to jest 60 czy 80, trudno mi jest mm -hmm. teraz y, powiedzieć. To się w ciągu ostatniego roku mocno zmieniło. W sensie, że dużo dużo więcej. No teraz, teraz. jest tak, tak mm -hmm. jest, jest, y, jest ruch. W końcu się pojawiły za granicą te werble, hmm. bo w Stanach, jest, w Stanach jest trochę tych werbli. We Francji ostatnio się coś tam sprzedało. A właśnie przed wywiadem dostałem informację ze sklepu w Stanach, że, że się sprzedał taki, taki sam werbel, czy bardzo podobny jak ma właśnie. Jeremiasz. Jeremiasz, okay. No Dobra, czyli. Aha, czy już mówisz w sumie nawet w jakichś centrach dystrybucyjnych, czy w sklepach jest ich poniżej setki, tak? No nie, no teraz to jest. Teraz to są. To jest niewielka ilość. No. Nie, ja mówię w ogóle jakby w sprzedaży. No. Tak tak, to jest grubo mm. poniżej setki, mm -hmm. dlatego że no to jednak są instrumenty naprawdę ręcznie wytwarzane drogie. Znaczy tak, bo... I dlatego też są, nie są tanie. No, ja z, tak. zdaję doskonale sprawę, ale no, nie mogą być tanie. No, 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 myślę, że to wiesz. Poza tym, no właśnie, komuś dłużej zajmie decyzja, żeby coś takiego kupić, bo jest drogie, a tobie, ty masz bottleneck w postaci twojego czasu. No nie, nie wyrobisz tego więcej po prostu, nie? A tak, co tak. było właśnie no, takim bottleneckiem przez te wszystkie lata teraz w rozwoju? Czy to sanie ręku, czy, czy, czy ty gdzieś nie chciałeś tego bardziej rozwijać? Miałeś, chciałeś taki, co wiesz... Powiem ci tak, że przez te, przez te ileś lat to był taki mój zawsze taki trochę side project. Mhm. To znaczy, to było coś, co było czysto moją pasją, po prostu. Z każdym kolejnym instrumentem, z każdym kolejnym werblem to była, to była dla mnie po prostu przygoda. Nie? I trochę miałem takie marzenie, żeby z tego zrobić no to nie była Twoja robota przez wiele lat, tak? Proszę? Przez wiele lat to nie była Twoja robota w żadnym sensie. Znaczy... Nie, to zawsze tak, przez, przez wiele lat to hmm. był jakiś dodatek, nie? Mm -hmm, mm -hmm. To było moje hobby pasja mm -hmm. i pasja jednocześnie. I coś, co miałem nadzieję, że w pewnym momencie na tyle się pojawi zainteresowanie, na tyle to zaskoczy, że faktycznie będę mógł wskoczyć yy, tylko w to albo, albo prawie tylko w to, nie? Mm -hmm. Bo przez długi czas robiłem też metaloplastykę. I to jest też coś, co bardzo lubię robić. Przez ostatnie lata też mi się udało kilka czy kilkanaście rzeźb wykonać. To też jest jakaś tam moja pasja i, i mój zawód, tak no. naprawdę. No, ale, no, widzisz, no, te werble to jest takie właśnie, wszystko w jednym. To jest taka trochę, no tak, tak, no. nie zawsze, ale często to jest taka trochę, taka grająca rzeźba dla mnie, nie? Tak no. to trochę traktuję jak. W trakcie, w trakcie tworzenia. Wydaje mi się, że to jest radość jest, jak ty widzisz wszystkich, nawet nas, yy, gdzieś współpracujących, grających na Twoich instrumentach na Instagramie. To jest super. Żebyś wiesz, wiedział. Że widzisz, <laughs> że kury gość gra stary dla 10 tysięcy, czy tam, o, nie wiem, Oscar dla 60 tysięcy osób i wszyscy słyszą Twój werbel, nie? To, no, jest, tak, to tak, jest tak, true, super. tak, tak. Więc czuł super. Fajne to, jest. No, to, 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 to Wiesz, że gdzieś tam stoi w chacie u gościa. A werbel <noise> pracuje, nie? Dokładnie, a werbel <noise> pracuje, słychać go, widać. Tak. Wszyscy by chcieli, żeby był bardziej cichy, ale... ale poza, aver, poza perkusistą. Poza perkusistą wstaje, no. <noise> Dokładnie. Um, Czekaj, bo ja nie pamiętam, skąd zboczyliśmy. Zboczyliśmy z... Aha, żeby bottleneckiem było to. No i parę lat temu coś się odmieniło, że teraz to jest już full time bardziej, czy... No teraz to jest full time, yy, nawet nie parę lat temu, tylko <noise> od roku z hakiem tak naprawdę. <noise> Dobrze mówię? Tak, no w lutym, na przełomie lutego, marca 2023 roku zacząłem współpracować z kolegą Maćkiem. Mm -hmm. No i no właśnie od tego czasu tak troszkę mocniej działamy, nie? No. Zainwestowaliśmy w stronę internetową, w jakiś tam marketing, bo wcześniej Materiały. to były tyl, tylko właśnie Instagram, czy? Wcześniej to zaczynałem od Facebooka, przez kilka lat miałem tylko Facebooka, później później Instagram zacząłem znaczy, trudno powiedzieć, że zacząłem rozwijać. A to mm -hmm. zawsze tak jak mówię, to zawsze było takie dla mnie element, to jakaś pasja, jakiś hobby i ważny, co prawda, element mojego życia, ale, ale dodatkowy. Więc ten Instagram, ten Facebook, no po prostu jak coś zrobiłem, to wrzucałem. Mm -hmm, Nie mm -hmm. zajmowałem się specjalnie prowadzeniem pro, tego. tak prowadzeniem, promocją jakąś, no, tak z grubsza. No. no dobra, czyli teraz no właśnie, kim jest, jaka jest rola kolegi? On też jest metaloplastykiem, czy coś? Czy, czy na czym? Nie, ko kolega, mhm. powiem y y ogarnia y to od strony finansowej. Mhm. No ja jestem głową, jeżeli chodzi o cały czas to jest niezmiennie od lat. Ja projektuję i wykonuję. Są jeszcze dwie osoby, które jedna osoba y toczy lugi, mhm. które ja i tak wykańczam później. Mhm szlifuje, czyszczę, patynuje, lakieruje, czy jakby ta cała reszta należy dalej to, do mnie, a kolejna osoba z, zwija, yy, zwija korpusy. No. no, Ale to są takie dodatkowe rzeczy, to nie jest, to nie jest nic stałego. Yy, no, no, czekam na ten moment, kiedy Jej, <grym> będzie się dało to tak tajemno. rozwinąć, żebym, yy, yy, żebym mógł, powiedzmy, się skoncentrować na wykańczaniu, nie? No tak, zatrudnić ludzi do tych wszystkich sidejobów, a ty będziesz co robił, no co, troche, co robisz najbardziej, nie? Trochę tak, no bo jest hmm. jednak dużo mozolnej takiej pracy, którą nie musi być wykonana przez hmm. właśnie, nie wiem, przez jakiegoś artystę czy hmm. spawanie korpusu. No tak. Na przykład, nie? Poradzą sobie to jest, nie? No tak, no to jest, to jest coś, co profesjonalny spawacz z dużym doświadczeniem. Zrobi nie tylko tak jak ja, ale też I lepiej. szybciej, pewnie lepiej. Szybciej, lepiej, no? no bo ja, ja spawam, oczywiście też od, od lat spawam, no ale mm, nie jest to coś, nie, że robię od, coś od wybitne, 8 do 16 wybitne, cały no. czas spawam, no, no. no ale lubię na przykład to, to są to właśnie te wszystkie czynności, które się na to składają, łącznie z tym spawaniem, to są rzeczy, które ja bardzo lubię, więc to jest, to jest taki duży To trudne, nie? Ja tak trochę schowałem u ojca gdzieś tam w zakładzie, tak? To ciężko tak złapać ten balans, żeby wiesz, tu nie będziemy ludzi zanudzać, ale no, <grafię> ja, to jest dosyć ja, ja sobie zdaję ja... sprawę, że no. to może nie być zbyt interesujące, no, ale no, nie nie robię takie techniczne aspekty no. tej, tej produkcji całej, no to, to mm -hmm. mnie też fascynują. Dlatego to też robię. No. Jednak ja właśnie gadałem, Gadałem wczoraj z, z Kornelem, bo to się śmialiśmy jakieś, a propos jakichś tam akcesoriów do ten, no bo i właśnie mówiłem, że wiesz, mój ojciec jest śrubiarzem mój ojciec jest strasznym nerdem takim właśnie inżynierskim i tak dalej, nie? No, zawsze gdzieś tam, czy w wakacji gdzieś tam jeździliśmy, robiliśmy z braćmi, czy, no, czy też właśnie zawsze gdzieś były te wszystkie rzeczy, bo on się tym jarał, nie? Więc trochę kumam, że to może być fajne. Chociaż wydaje się to nudne, czy wiesz, jakieś tak, tak, tokarki tak, tak. czy CNC, ale to może być zajwiste, to może być całkiem fajne. Nie? No ja też nie no. jestem jakiś super techniczny. Mm. znaczy O wiele rzeczy musiałem się pytać yy, trochę mądrzejszych ludzi, mm. no ale takie już właśnie manualne, te no to, to, mam, to jak potrafisz. najbardziej. No. 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 Dobra, i z jakich są masz, do, dostępne są teraz materiałów, yy, werble Twoje? Yy, Najwięcej, no dobra, nie, nie powiem mhm. z czego najwięcej robiłem. To co mhm. teraz najczęściej w ogóle się pojawia, to co jest najbardziej chyba popularne, to jest jednak aluminium i stal. To jest mieszanka? Aluminium oraz stal. oraz stal. Ola, okay. oraz stal. E, ale też y, dużo powstaje tematów z mosiądzu, trochę mniej z miedzi. Co mnie zastanawia, bo na przykład. Kurczę, mieć, dla mnie to jest niesamowity materiał. Okay. Brzmią te werble niesamowicie. Mm -hmm. Ale mo może zbyt na, na zbyt specyf specyficznie, żeby więcej ludzi, większa ilość ludzi, żeby bardziej zwracała uwagę na to. Stal nierdzewna. Teraz e, robię kolejny werbel tytanowy. Ja pierdolę e, dużo. Muszę zaznaczyć, mm -hmm. że tytanu nie cierpię. Okay. <laughs> Cięż, <laughs> ciężki worów tak? Jest, 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 jest no. niefajny nie w obróbce, jest bardzo, jest bardzo trudny do spawania przede wszystkim, to jest taki naj, największy chyba problem. On jest taki kruszliwy wręcz, nie? Czy jest, On jest twardy i się... jest kruchy, no. tak. Jak no. się źle pospawa, to jest bardzo kruchy, ale no. ten sam problem jest zresztą z, z brązem B20. No. To jest... To, z czego blachy wszystkie są, nie? Tak, to już pospawać no. to, jest, to, jest, to, jest, to jest A brąz jest mieszany na czego? Miedzi i... Miedzi nie. i cyny. Miedzi i cyny. Mosiąc miedzi i cyny. Mhm. przeważnie, bo tam są zawsze. I to B8B20 mówi w jakiś sposób o proporcjach, rozumiem. Tak, tak? jest materiałów. Mhm. B, B, na przykład B8 to jest 92% miedzi, 8% cyny. B20 znowu jest 20% cyny. Okay. Zawsze mówią, że jakieś tam legendy, że domieszki srebra czy coś te. Nie, nie, <laughs> nie, nie wiem, czy można w to wierzyć. Ale... Złota czy nie widziałeś, że są złote talerze? Złote. Złote. Złote są. Jakie są koloru? No no, znaczy, no, 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 oczywiście. No. No. To oczywiste, że musi być złoto. Tak, złoto, srebro. Zwłaszcza w mainlach, w każdym jest złoto. A to złoto. tam nawet platyna jest. No to Ale to tylko u Niemca. Tak, bo u nas tylko złoto, znaczy srebro tak. ewentualnie. U nas, u nas jest Wida star. u nas jest sama cyna. Cyna lekka chyba znów strasznie, nie? Czy to tak dobrze kojarzy? Cyna jest lekka, tak, tak. No. tak. No bo nie, bo te blachy i to, no to dobra. Aluminium też jest no. lekkie. Oczywiście też jak jest taka potrzeba, to robimy choćby z tego odlewanego brązu. No, chociaż to są potwornie drogie werble. Yy, Odlewany brąz jest, tak? Wtedy tak, ten, ten, ta, jest... te tak zwane belbrasy czy belbrąze. No. Okej, okay, bo to są Ty, tak... to jest, Tam jest straszna yy, walka o nazewnictwo, bo nikt tak naprawdę nie wie dokładnie, co to jest za stop. Mm -hmm. W różnych firmach, jedne firmy to nazywają Bell Bras, inne Bell Bronze, a bo to jest w ogóle w kilku firmach. Tak by ja to kojarzę jako no to tak, tak, na No tak, są te klasyczne takie, to są od mm. Tamy, Sonora, nie, to są takie te, te najbardziej popularne, najbardziej znane chyba, stąd to się chyba wzięło. A teraz to dużo takich custom drum builderów, jak, jak ja też się bierzesz za ten temat. Nie? Mm. No dobra, czy ty w czym dostajesz materiał? Nie wiem, kurde, w, drucie, w Czy miał Pan ja materiał? materiał? No ja, pewnie nie. Jeżeli chodzi o takie standardowe, te, te werble, które od, od, powiedzmy, że robię od zawsze, no to po prostu kupuję kawałek blachy. I od jakiegoś czasu robię też tak, że na komputerze ry, rysuję w programie komputerowym, rysuję jakim? formatkę. W jakim, w jakim programie? W Kodalu, no? na, 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 no, naj, no. No. Najprostszy możliwy ten. Mhm. Sposób. Bo mamy już, wiesz, to wszystko, że tak powiem, technicznie ob obcykane. Yy, gdzie mogę na przykład narysować otwory. Tak jak ty widzisz na przykład na, mm -hmm. na tym werblu, który ty te testujesz, mm -hmm. masz logotyp wypalony, nie. Mm -hmm. Jednocześnie robi za, za wentylację. No to to jest ten materiał przekazuje na, na laser. Wycinane są elementy. Czy tam ta cała formatka jest wycinana z logotypem i najczęściej y, już z otworami y, pod, y, pod, pod pod lugi? Mm -hmm. No bo to mam zwykle, bardzo rzadko się zdarza sytuacja, że mam jakiś materiał, mam korpus, z którego nie wiem jeszcze co zrobić, więc nie wiem jakie lugi mm -hmm. będą. To się raczej nie zdarza, jak mam jakiś pomysł, czy jest zamówienie. Mm -hmm. Ale ta blacha jest y dużo, dużo cięższa niż sam korpus, nie? No nie, ta blacha to jest, jest już... to jest, ten, to okay, jest jakby to jest... ten korpus, czyli. Mhm. Dajmy na to: Ty masz y, aluminiowy werbel z korpusem o grubości 3 mm. Mhm. No to przychodzi blacha 3 mm, ja ją oddaję na laser. Wycinają mi formatkę, właśnie mhm. z logotypem, z otworami na, na lugi. Ja to później biorę, zwijamy to, spawam. No i później jest cała reszta. Zabawy, okay, czyli obróbkę. Blacha, no. Ja ciebie ten szczegółowe pytanie. Blacha ta sama już przychodzi w takim formacie dokładnie jak ma być, żeby powstać z tego werbel? Czy musisz to ciąć też? To znaczy, tak jak mówię, ja zamawiam blachę surową. Yy, Powiedzmy, ona jest zwykle trochę większa niż to, co jest potrzebne. Okay. I to oddaję na, do, zwykle do wycięcia na laser. I to okay, jest bardzo docina. precyzyjna a formatka okay czyli nie tylko być na dziury, ale też obrys gdzieś tam cały obrys mhm. tak tak już mam ten właściwy wymiar później to zwijamy no i, i spawam i to jest jakby jest ten wymiar nie oczywiście zwykle jest jeszcze tak, że po zwijaniu po spawaniu trzeba jeszcze raz przewinąć ewentualnie muszę tam inne mhm. manewry wykonać żeby to trzymało no. Geometrię, nie? Dobra, i dobra. Czyli mamy materiał. Ile taki sam materiał może kosztować? Jakie to są zasięgi? To są bardzo różne rzeczy, bo no. czysty materiał, po prostu kawałek blachy mm -hmm. aluminiowej to jest tam powiedzmy kilkadziesiąt, sto złotych. No ale jak zamawiam formatkę, czyli po, znaczy nawet nie formatkę, tylko kawałek blachy tytanowej dwumilimetrowej, tak jak na ten werbel, mm -hmm. no to trzeba już za to dać 6-7 stóp, za, Tylko za kawałek blachy. Mm -hmm. Z którym jest jeszcze nic nie zrobione. No, no. No. Yy, więc ten rozstrzał jest spory. Nie? I to jest, to jest najdroższy materiał, ten jest yy, to... brąz, brąz, jeżeli chodzi o blachy brązowe, to, to nawet bym powiedział, że są droższe. Natomiast teraz ja próbuję, szukam od jakiegoś y -y. czasu blachy, właśnie brązowej, mam, mam z tym spory problem. Niestety. A ty kupujesz schuty stali, skąd kupujesz? Te... Z hurtowni. Z, Zwykle ostatnio z hurtowni metalinie żelaznych, mhm. czy kolorowych, no albo na przykład tytan, to z hurtowni, która się zajmuje typowo tytanem. Tytanem? Mhm. No. Takich jest niewiele. Okej, okay, dobra, mamy materiał, idziemy, czyli pierwszy krok mamy i co? Potem obróbka termiczna, żeby było gięcie? czy to jest siłą gdzieś jakimś. Nie, zwijanie jest na takich, na takich rolkach specjalnych. Mhm. Czadko użyć siły fizycznej w zależności od tych rolek, albo siły fizycznej, albo jak jest grubszy temat, jak jest stal gruba, albo nierdzewka, która jest jeszcze twardsza, no to zwykle już robi mi to kolega na takich dosyć sporych rolkach przemysłowych, praktycznie, no, bo to się bez, bez udziału dodatkowej temperatury, bez podgrzewania odbywa. Takie rolki, które zwijają też, nie wiem. Kotły ogromne z blachy dziesiątki, no to tym bardziej okay. sobie poradzą uh -huh. z blachą trójką, nie? Ze stalą. No. A czemu, no. czemu jest ten element braku, właśnie urówki termicznej? Przy zwijaniu? No bo no. Jak, tu nie ma potrzeby. w tym miejscu nie ma, nie ma, nie ma takiej potrzeby, potrzeby nie? Uh -huh. no bo dostajesz kawałek blachy. Uh -huh. Rolki se doskonale radzą z, ze zwinięciem uh -huh. tego, i później to trzeba zespawać. Natomiast do na przykład zwijania obręczy, zrobiłem sobie sam taką dużo prostszą maszynkę. Mhm. którą w parę minut y, zwijam, ten, ten, ten płaskownik. Mhm. Ile się taka najgrubsza, najgrubszy korpus zwija? To, to wymaga czasu, czy to jest typu siep? No to jest... Y, Koledze to zajmuje między 15 a 30 minut, w zależności od, mhm. od tego, co to jest. Y, tu uwzględnia sprężystość jakiejś stali, czy...? No tak, tak, bo każdy mhm. materiał mhm. jest inny. No ostatnio właśnie tą, ten tytan jak kolega mi zwijał no to strasznie przeklinał to się odbijało to ten, zupełnie na tak że no. to jest bardzo sprężynuje i to jest twardy materiał bardzo sprężynujący i przy braku doświadczenia potrafi narobić napsuć krwi ale zwykle a szczególnie jak to jest mieć czy mosiąc, no to to jest dużo mniejszy problem natomiast jest cała linia czy kolekcja która się nazywa yy, tonos i tam te korpusy nie używam w ogóle żadnej maszyny, tylko od początku do końca robię to ręcznie, bo one są kute z blachy półtorówki, czyli z 1,5 mm, mm -hmm. blacha. To stal, będziesz, mosiąc no. i miedź. Ja to kuję jednocześnie, podczas kucia zwijam. Mm -hmm. I to już jest w ogóle... No i dodatkowo o, później prosty, krawędzie, proszę, tak no. bardzo specyficznie. Nie widziałem, żeby ktoś tak robił, a fajnie się to sprawdza, zupełnie inaczej te werble brzmią specyficznie zawinięte te krawędzie są, to wszystko od początku do końca łapa, nie? No to tam jest roboty no. od groma. Hmm. A kowadle? No, na kowadle? na różnych powierzchniach, ale nie, raczej, raczej uży, akurat do no. kucia tego używam desek albo po prostu stołu, na którym jest blat drewniany. Tam się to lepiej sprawdza, bo to nie jest kucie takie jak kucie blachy Wiem, żeby była cieńsza czy coś, tak, tylko... Tak, mhm. tylko, y, Tam nie bardziej chodzi o deformację taką powierzchni, bo to no. zupełnie inaczej mhm. się dźwięk roz, y, rozchodzi w tym korpusie i mhm. no inaczej brzmią te wepny. Dobra, to mamy dwa stepy za sobą. Potem co? Spawanie. Spawasz już wszystko, ty, niezależnie od materiału właściwie, nie? Tak, od jakiegoś, od jakiegoś mhm. czasu spawam wszystko, co... Wszystkie materiały, z którymi pracuję. Mhm. I to jest jeden, bo to jest jeden spaw właściwie, tak? Czy można tak nazwać, czy to jest pół godziny roboty? To jest trochę, to no. wbrew pozorom jest trochę roboty, bo ja on niestety, ale ja mam takiego... Yy, pewnie dużo rzeczy mógłbym robić szybciej, ale... ale po co? <grym> tak się staram na tym no, no. skupiać i tak, wiesz, no. ułożyć, żebym miał później dodatkowych problemów, yy, no bo nie ma jakichś takich, wiesz, niesamowitych wielkich maszyn specjalistycznych, mm -hmm. ustawiarek jakiś nie wiem, czego... Wiem to wszystko, wiesz... Bardzo handmade jest. Tak, bardzo no. handmade i, i przygotowanie yy, i spawanie, no to zwykle no to to jest jednak właśnie około pół godziny zabawy, chyba, że to jest stal. No to ze stalą mhm. to stal spawam od czy nie skłamać, od 25 mhm. lat. No więc... Trochę to, masz wyczucie, to, no. To, to, to już jest coś innego. Natomiast do spawania i do spawania tych kolorowych metali czy tytanu to używam innej spawa spawarki tak zwanego tiga. No i tam już jest trochę zabawy, to już wolę, wiesz, wolę się przy tym skupić, chwilę mm. posiedzieć, pobawić, sprawdzać na jakichś na dodatkowych skrawkach mm -hmm. materiału, żeby nie. No i co, są różne, no bo jest jakieś spoiwo musi być, tak? Zawsze spawaniem w każdym, czy tu nie ma tak? No tak, tak. Przy, akurat samo, przy czy no? nie. Nie. Ale to jest dobre pytanie, to no. możemy zanudzać trochę. No. <laughs> nie, nie, <staraj>, <laughs> to, nie, mnie to interesuje, mnie to interesuje. No, no przy, przy stali węglowej no to po prostu no. jest stal, przy stali nierdzewnej stal nierdzewna, chociaż oczywiście tych stopów jest mnóstwo. Okay. Czyli spojewo jest tym samym, czego jest tak, materiał. Tak, tak, tak. Natomiast u mnie mhm. sprawa jest trochę inna przy spawaniu, czy przy luto spawaniu mosiądzu i miedzi, bo tam używam... Spoiwa z brązu krzemowego. Też mi się najbardziej... Okay, sprawdza. Najbardziej mi się sprawdza. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, no i czy to jest jakieś tam pół godzinki czy ten? No i co? I potem pewnie musisz... Zgaduję. Obrobić to jakoś, żeby w sensie wyszlifować czy coś tam. Obrobić ten spaw, ten spaw tak. No. Później się skupiam na, na krawędziach. To jest, to jest zabawy na parę godzin. I co, z papierem ściernym? No Papier ścierny też wchodzi, oczywiście. Też, wszystko, nie? wszystko, to znaczy... No. Najważniejsze jest, żeby jednak, jak położysz na... Mam taki specjalny kamień od, od jakiegoś czasu. Yy, no, i, Wiesz, położysz, no nie może ci się to... Banan, no. Jak pałki się sprawdza. Tak, tak, się, tak. Nie, no. nie tylko to musi stać yy, równo, żeby się nie, nie bujało, ale no faktycznie tam yy, nie może Światło się... nie powinno Tak, walec. tak. Mm -hmm. To już... To są już takie, wiesz, no z tym, z tym światłem... Oczywiście ten, tak, tak, tak. Sprawdzimy zaraz. No. Nie masz tu kamienia odpowiedniego. No, takie meble się w ogóle do tego nie nadają, także nic nie sprawdzisz. No, ale to są. No, no i te krawędzie, jak już, jak, jak jest ten poziom? Ta mówisz, płaszczyzna? No ale ty myślisz, że ten kamień jest specjalny, bo jest tak równy. Tak jest tak równy. Nagro no jest, no nagrobkowy, tak. czy to jest? No to są, no. faktycznie jest... Y, tak, tak. Nagrobkowy. No, taki nagrobkowy. No. Nawet nie wiem, co to dokładnie jest, bo się jak nie zna na no. Ale sprawdzałem... Y, 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 nie wiem, czy... Pewnie jest trudno o coś... Mm -hmm. Już wstawił. Tak jest. Pewnie jest trudno no. o, o idealną powierzchnię, ale no, no jest to dużo lepsze niż, no, niż no. blat. Okay, niż, czyli bardzo dokładnie jest. jesteś w tym. No, staram się. No. Staram się, no i, i też profil. Nie? Ludzie się często no. pytają, jaki tam jest profil, czy tam jest 45 stopni. No ale jeżeli masz tak, ja najczęściej używam prostej ścianki 2 mm. Tam nie masz skąd no to wiesz, wziąć 45. Nie? <grych> przy, no. z, tym bardziej, że przy tych 2 mm ja się jednak staram yy, zrobić to na okrągło. Bo tam i tak ten punkt styku jest minimalny. Jedno co, to się staram, żeby to nie było, żeby nie była ta krawędź ostra. Po mm -hmm. prostu nie było sytuacji, że ona przecina naciąg. Nie? No bo to już widziałem. U, u ciebie tak? Czy... Nie. nie. Widziałem, widziałem u, u innego mm -hmm. Custom Drum Buildera. Yy, takiego legendarnego nawet bym powiedział. Mm -hmm. Kiedyś od Bartka Pawlusa miałem no. na, na tym, na serwisie właśnie Werbel. No, i byłem zdziwiony, że ta, ta krawędź jest aż taka ostra. Hmm. No ale werbel ale brzmi. Nieco. Zresztą powiem, powiem więcej, że y, dosyć sporo miałem y, różnych dziwnych instrumentów w życiu w ręku. Powiem ci, czasem. To są najbardziej czasem, zrobione. Kurde, tak? to jest niesamowite, no. że. Bo są ge generalnie jednak pewne rzeczy się sprawdzają, nie? No, musi być ta. Y, musi być ten level. Musi być, musi być, pewne rzeczy muszą być przypilnowane, ale o dziwo zdarza się, że instrumenty, które no nie powinny zabrzmieć, brzmią, nie? No miałem taki stary instrument też, yy, trochę ratowałem krawędź, tam łożę sprężyn, ale to no hmm. niesamowite, a werbel brzmiał, nie? <ścoughs> Zdarzają no, się takie rzeczy. Dobra, idąc pod naszym tym, po kolei, dobra to mamy już to, czyli właściwie mamy krawędzie, mamy werbel, jest sklejony, jest korpus, są dziury, jest logo... Czyli praktycznie jest werbel, nie? Czy co, po tym, żeby wyglądał ładnie z zewnątrz? Czy jakaś obróbka taka? No, obróbka jest... Mhm. Przy obróbce jest sporo zabawy, dlatego że... Hmm, poza tym, że często patynuję te, te werble, czy tam używam jakieś oksydy. Mhm. Mhm. To jest dużo. Przy tym jeszcze później... A oksydy oksyfowania... żeby przed utlenianiem chronić? Czy żeby wyglądało jakoś? Żeby wyglądało. wyglądało. Żeby no. wyglądało. To ma tam jakoś wyglądać... No mam jakiś pomysł i chcę, chcę mm -hmm. to osiągnąć różnymi środkami, które najlepiej działają, które sprawdziłem przez ostatnie te kilkanaście lat. Mm -hmm. Czasem szukam nowych rozwiązań. Znaczy w sumie dosyć często. No. no ale pewne rzeczy się sprawdzają. Nie? Na przykład jak mam korpus, gdzie mam pomysł, żeby był yy, rdzewiony, no to, yy, to to środki mam, które się mm -hmm. sprawdzają po prostu nie? od lat. Mam. Dobra, czyli no i czyli potem zewnętrze, i co? I dalej już zostaje nam. No i jest później mhm. jest jeszcze sporo jednak pracy z tymi lugami obręczami. Nie? Bo to jest. No. Y, y, obręcze od jakiegoś czasu też robię tak, że y, rysuję w komputerze te kształty. Y, też mam to wycięte na laserze. Później właśnie na tej mojej ręcznej zwijarce sobie to zwijam, spawam. No, i w zależności od tego, jaki to będzie instrument, no to sobie wykańczam na różny sposób. Nie? Najpopularniej jednak jest w tych werbach, które robię, najczęściej jednak to są obręcze lakierowane proszkowo. Mhm. Ale nie powiem, że du dużo bardziej mi się podobają takie obręcze, które jakoś tam nadaje, nadaje im jakiś kolor. Bardzo fajnie się na przykład w tych obręczach ze stali nierdzewnej sprawdza wygrzewanie mm -hmm. palnikiem. Duża temperatura, okay. on nabiera no. kolorków i wygląda to, no, wygląda I to jakieś fajnie. Jakieś deski opalane teraz na elewacjach czy coś, nie? Tak. No nie wiem, czy widziałeś Opalne, ten no. widziałeś ten zestaw mosiężny, który... Który ma malina? No? Tam te no? obręcze okay. właśnie są też z nierdzewki i one no. nie są, nie wiem, jakoś kolorowane, pomalowane. Tak to no. jest wszystko te, z temperatury. Nie? i ja bym tam zostawił takie z nierdzewki po prostu surowe obręcze. Nie wiem, nie pasowałoby to do konwencji, a hmm. fajnie to siedzi, nawet to jest podobne do tego mosiądzu, nie? No. no. Hmm. no to kurde, upocisz się przy tym, co? Jest trochę, no Jest, trochę. Jest, jest. To, to Dosłownie, są... no, szczególnie no, jak no. jest gorąco, to tak. Jak jest opalanie to masakra stary dla mnie. No. Z lugami jest zresztą uh -huh. podobnie, chociaż lugi raczej patynuje. Jeżeli nie są uh -huh. lakierowane proszkowo, to, to patynuje i tam jest. Tym sporo zabawy, bo to jest... Już dostaję surową lugę, no muszę ją wykończyć, bo tam albo jakiś zadzior, albo coś. Ja A skąd, myślę... skąd zamawiasz, ze Stanów? Lugi? Lugi, no. Nie, no. Lugi są mojego projektu. Oczywiście one okay. są podobne do czegoś tam. Uh -huh. nie, nie są jakieś, nie wiem, yy, hiperoryginalne, ale, ale pasują. Uh -huh. Takie wymyśliłem, żeby, no uh -huh. nie wiem, mi odpowiadał uh -huh. i ten kształt, uh -huh. bo one są zbudowane na, na sześciokątnym Pręcie. I mhm. jak są no, tuby, to oczywiście są łączone prętem. Yy, nie, to jest, to jest mój projekt robiony, toczony przez mojego kolegę i później wykańczany przeze mnie do końca. Nie? Czyli okay. czyszczony, później po czyszczeniu dogłębnym, bo to musi być dobrze wyczyszczone, jest patynowanie. Po patynowaniu najczęściej one mają jeden taki jednolity kolor. Ja to jeszcze prze, mhm. przecierki takie robię, żeby wiesz. To jakoś fajnie wyglądało, nie? <laughs> Ciekawie, kiedyś ci się odechce. Um... Mam nadzieję, że, że mi się nie odechce. <laughs> Czyli tak jest, no, od, od przyjścia blachy, myślisz, do, do tego, aż dotrze to do klienta, to może być jak nie masz kolejek, tylko po prostu spędzasz czas na ja tym. – Ja bym nie demem. miał kolejki i mm -hmm. siadłbym po prostu mm -hmm. od początku do końca z werblem, no to to by było kilka dni. Nie? W, mm -hmm. w tygodniu roboczym bym się z werblem wyrobił. Mm -hmm. A teraz faktycznie przerabiasz, tak myślisz, cztery miesięcznie, czy coś? Przy taki teraz masz Nie no, przepustowość? Więcej, bo ja mhm. mówię o takich werblach, które potrzebują więcej uwagi, więcej pracy mhm. i faktycznie przy werblach, które, mają, które są lakierowane proszkowo, no to jest jednak trochę cała ta dodatkowa obróbka, to wykończenie to odpada, więc to, jest, jest szybciej, więc no jednak trochę więcej niż 4. W, w, w tym roku ile myślisz? skończyłeś od początku roku mamy teraz no, 3,5 miesiąca, tak? Tu jest, no tu trochę mm -hmm. miałem, tu trochę była przerwa, no, bo bo, tak, bo miałem problem z warsztatem i mm -hmm. miałem dosyć długą przerwę, mm -hmm. um, więc nie powiem ci teraz ile w sumie mm -hmm. zrobiłem. Musiałbym, musiałbym się zastanowić. No, ale to zrobiłbyś te 20, gdyby nie to pewnie, nie? Tak w te 3-4 miesiące prawie. Dał, da, dałoby, radę. dałoby radę. Aczkolwiek no. yy, styczeń, luty, czy tam powiedzmy bardziej luty, marzec. Nie, Akurat powiem tak, że dosyć dobrze, że trafiło z, z tymi przenosinami, no bo, bo było dużo, system. tak, było du, dużo mniej, było zamówień. Okej, okay, no wczoraj wcześniej powiedziałaś, że, że wcześniej głównie Facebook, co faktycznie to wydaje mi się ciężko, bo tak już Facebook to od lat to prawie nie żyje, nie? To musiało nie. nie zapierdzielać. Poza tym, też, no właśnie mi się wydaje, że to super jest takie rzeczy, jak ty robisz na Instagramie, promować, bo to się samo promuje, nie? Ludzie sami to wrzucają w storki, sami oznaczają, tak, i tak. właściwie jest to taka darmowa promocja troszkę, czy darmowa. No wiesz, napracowałaś nad instrumentami, nie? Ale teraz się coś dzieje. Um, I skąd jest teraz głównie zamówień? Z Instagrama, czy w strona, czy w ciebie, Co, co? Mm, tak, najwięcej właściwie z Instagrama. Goście tam z... piszą i tam można się odzywałem Tam piszą najczęściej, i... jak, jak dochodzi do zamówienia, to się przenosimy na maila, żeby było no, łatwiej jak powiem, Trochę jest łatwiej oficjalnie, no. a później jest łatwiej z komunikacją no. w, w firmie. No i, no i tak. Czasem, no. czasem ze strony z, jakiejś spływają, ale rzadziej. Ludzie jednak wolą na razie. Zanim zamówią na stronie, pogadać, się odezwać, ty, pogadać, no. popisać. E... Ty, ty, ten cały kontakt prowadzisz? Tak. Jest mnóstwo no. zapytań, które nigdy nie dochodzą. No. Nie dochodzi do skutku wytworzenie żadnego żadnego instrumentu. Tego jest dużo. Nie? Ale... Co, jest, co jest mi? Po prostu, bo ludzie, ludzie lubią męczyć bułę i się po prostu Lubię, je, tak? lu, Ludzie lubią męczyć bułę, no. ale na... no. się <laughs> chciał trochę śmiać, bo szczególnie ze stanów mam mnóstwo. Yy, mnóstwo zapytań o ten, o, yy, o sponsoring, nie? znacznie o sponsoring, tylko jak to się ładnie nazywało, o ten, o endorsement, endorsement no. gdzie zwykle to wygląda tak, a naprawdę to jest niesamowita ilość ludzi, którzy yy, jakoś tam się starają zareklamować, żeby dostać werbel na przykład za darmo i on gratu, to tam, po czym wchodzę na takiego Instagrama, a ma na przykład 50 tysięcy obserwujących. Kurczę, no to nieźle, to trzeba no. sprawdzić. Po czym, po czym na każdym kolejnym poście po dwa lajki, po trzy, po dziesięć mm -hmm. y zespoły, wchodzę na zespoły i tam jest nie wiem, po sto, po nie, no, czasem też więcej. Ja nie no mogę ]ć. też powiedzieć, że, na, że no. ja mam jakieś straszne zasięgi, bo ja mam teraz na Instagramie chyba niecałe 2000 obserwujących. Teraz ja zdaję sprawę, że to, jest, że to jest niewiele. Nie wiem na ile w, w tej branży i w, takim, w takiej niszy, ale pracujemy nad tym. No, ale dużo się tak właśnie sytuacji zdarza, że ktoś przychodzi, stara się jakoś zareklamować. E, tak, zareklamować, a tu się okazuje, że mm, no, że jeszcze trochę musi popracować nad tym, nie? żeby. No, no ale też, bo to też pamiętam, jak gadaliśmy parę miesięcy temu, też troszkę mówiłeś, że gdzieś tam powoli ci się klaruje, też może kogo chciałbyś bardziej teraz wspierać, czy coś nie? I może to jest ciekawe pytanie, na które ten, czy i, i jaki jest. Teraz twój target, no bo rozumiem, że to wciąż jest biznes, nie? Endorsement to nie jest. No tak, no bo msza święta, tylko to jest stary, jakiś na <grym> Także nie, nie jestem no. święta. W ogóle, gdyby nie, gdyby, gdyby no. nie współpraca z Mackiem, no to ja bym nie był w stanie w ogóle mm. jakiegoś endorsementu robić, nie? Wcześniej. Okej, okay, bo to się musiało zarabiać i. To tyle. musi jakoś, tak, tak. No. Mm. Poza tym, no aha, jaki, jaki target. No jednak, wiesz, yy, zauważyłem, że największe zainteresowanie i największa możliwości są sprzedaży jednak w Stanach. Mimo tego, że tam jest nadal, no, rynek jest rozwinięty, jest dosyć dużo tych ludzi, którzy też robią werble, mm -hmm. czy perkusje, z niektórymi mam zresztą bardzo dobry kontakt, no ale nadal jednak to zainteresowanie największe jest stamtąd. Czemu tak? No, Cały rynek muzyczny jest generalnie tak. tak? No wiem, no okay, Wydaje mimo. mi się, że to się na tym wiesz, zasadza, że. Po prostu tam tych muzyków tylu jest. Jest nie? tylu muzyków, może ich, może ich bardziej stać. Ja, ja się w zupełności mm -hmm. zupełnie się nie dziwię, że w Polsce ktoś woli kupić werbel za 1000 złotych niż za 4000. No. Mm -hmm. I mówię to oficjalnie znam. Przecież te instrumenty też zresztą handlowałem przez dwa lata mm -hmm. Perlem. I naprawdę można kupić fajny instrument, dobrze grający za 1000 złotych. Teraz nie wiem, czy nadal, może powiedzmy, że za 1500, mm. czy za dwa. Ale jak ktoś, komuś brakuje pieniędzy, to się dwa razy zastanowi, nie? Poza tym wiem, jakie to ma. Nawet teraz, yy, no bo ja na, ja na przykład ostatnie 6 lat grałem na tym moim, czy 7 lat, 7 lat. na tym jednym werblutami, który po prostu, jak go szukałem, to szukałem. Na Allegro najtańszego werbla tamy, jaki jest, I to był ten, chyba 750 zł. Aha. Wiesz, dwie płyty właśnie na Tras wszy wszystko, wszystko, to był ten werbel. Wszyscy się jarają, a to po prostu był najtańszy, jaki był, nie? to, co to jest za model w ogóle? To jest tam ma jakiś maple po prostu 14, To nie jest żaden nawet jakiś, wiesz, ale no... Tak naprawdę to naprawdę nie ma znaczenia i też wczoraj z Skrönera byłem właśnie na tym, na... Na tym graniu i właśnie on mówił o tym, że skadnie co za zestaw. Nie pytałem się, bo ma zaklejane wszystkie loga nawet. On mówił, że Sonor, że kupił za tysiąc złotych zestaw. No i właśnie mu jest... ugrywa NA, wiesz? I to brzmi, wszystko super, nie? Więc to w... myślę, no, że. No tak, no bo to tu nie chodzi o to, żeby. O Boże, no rynek jest szeroki. No właśnie mm -hmm. to jest to. Ja my zagos próbujemy zagospodarować część niszy, która polega na tym, że ktoś chce mieć coś specjalnego, swojego. Nie? I, i, I na tym to, no, mam na tego tym prawo. to polega, nie? myślę, że w memnach to tak jest tak sobie rozwinięte. Popatrz na gity, ile tam masz jakichś custom shopów, czyli no, już tam no, jest masakra, no, nie? Każda gita gra, ta za dwie stówy to samo. Nagrasz najlepszym piosenkiem, nie? No, jak nie? mój kolega to usłyszy gitarz, no, no, jest skry polec. <laughs> ale ja wiem, bo ja też mam przyjaciela, który właśnie taki butik, butik gitarowy i no, jakieś gitary... Po 30-40 tysięcy, dla mnie to takie, no, wygląda jak strat dalej. No. Wiesz, o co chodzi? No, dlatego staram się, żeby no. te moje instrumenty też trochę inaczej wyglądały. No. <laughs> tylko ciężko też, no werbel mam, no jednak ma dużo constraints. No werbel musi być okrągły, nie? Pewnie musi mieć tak, no, 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 tak, odpowiednie no. jakieś tam rozmiary. A robisz tylko czternastki? Nie, nie. nie. Robię najwięcej 14, bo jednak mhm. cały czas są najbardziej popularne. Mhm. Yy, Zdarzałem się dosyć często trzynastki, no a teraz yy, Malinie na przykład no, zrobiłem i dziesiątkę, kończę, trzeba zrobić dziesiątkę, mm -hmm. dwunastkę, trzynastkę, mm -hmm. nie trzynastkę, nie, czternastki, dwie, ale jedna głęboka, druga płytka, nie więc... Mm -hmm. yy, Okej, okay, dalszej nie jest mi dodatkowy problem, No. problem. Jeżeli chodzi na przykład o budowę mm -hmm. korpusów, to w zasadzie nie ma praktycznie żadnego problemu. To bardziej no. dla mnie ograniczeniem są, yy, nie wiem, naciągi. Tak, no tak, jest naciągi i sprężyny, no. aczkolwiek yy, na rynku jest dostępne dosyć, dosyć szeroko, nie? No tak, może od, od tego malinę weszli bo już w któryś raz się to tak. za zawadzamy stary. On jest takim, rozumiem, flagowym troszkę, można powiedzieć, endorserem Waszyn tak naprawdę, nie? Bo on ma najwięcej tych waszych sprzętów. Zaczęliśmy jakiś czas temu współpracę, no, no i, i tak, no mam. On... on na całym ma, on ma cały zestaw, nie? Ma cały zestaw. Waży chyba w cholerę ten zestaw, czy. No, dużo cięższy był stalowy, który robiłem mm -hmm. do Anglii i rok no. temu, nie rok temu to było nawet więcej półtora roku temu mm -hmm. to, to był dużo cięższy zestaw, pomimo tego, że faktycznie mosiądz, chyba nawet jest cięższy od, od stali, w sensie od mm -hmm. ciężar właściwy, natomiast to są dosyć cienkie korpusy i nie za duże rozmiary. No bo to jest mm -hmm. dwa, stopa jest 20 na 14, mm -hmm. flor 14-14 i tom był 12 na 8. Tam, aczkolwiek tam też wagę robią jednak ten, ten osprzęt, nie? Bo i lugi są dosyć ciężkie. Mm -hmm. I te obręczy też nie są lekkie jednak. Czyli to jest no. set taki free piece kit, tak? To tak, ma tak, plus te, plus te kilka werby. werbli. No. No. Ile, ile ma taki, taki cały set największy jak rozstawić do Hokka, ile tam jest pieces? No czekaj, teraz tak jak mówię, jeszcze dwie rzeczy są. Jeszcze no. dwie rzeczy robię, a teraz ma raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, teraz ma sześć instrumentów. Okay, no. Jak skończę, to będzie miał no. osiem. To on sobie wymyśla, że ma taką potrzebę i taki ten? czy to jest, Jak to wyszło, jeśli możesz powiedzieć? W ogóle z, z Maliną no. to fajnie wyszło, bo y, my się poznaliśmy w Grodzisku Mazowieckim. Uh -huh. Na, tam na tym dram... Y, Boże, ja mam z, nie chcę nikogo obrazić, ja mam tak kiepsko z pamięcią <laughs> czasem. Tak tam był, równa, że Festival, festiwal. To był generalnie w ramach no. festiwalu się odbywało. Tam gdzie Adam Spears chyba nie, Tomek Mądzielowski organizował no. właśnie Drummers United. Chyba mm -hmm. to się nazywało? Kurczę, jak, jak walnąłem coś, to, to sorry, ale chyba, chyba tak. No i tam, tam trochę ludzi poznałem, i między innymi właśnie Malina, tam występował. Miał, miał, miał swoje, swoje show i odwiedził mnie tam kilka razy. Podobały mu się te instrumenty. No i ten, ten zestaw, który zresztą tam miałem, mm -hmm. ten y, trzyczęściowy, trzy no to to jest ten, który właśnie on ma, minimalnie go trochę przerobiłem. Mm -hmm. Ile mm -hmm. taki zestaw, jakby się miało robić teraz? Komuś nowiemy kosztowałem? Przecież taki free piece. No. Taki trzyczęściowy? częściowy no. w osiądzu. No, Z, y, Muszę zaznaczyć, że tam są no. wszystkie obręcze lugi y, nasze, tohokowe, mm -hmm. Wszystkie zapięcia. Mm -hmm. Tylko nóżki maszynka do Werbla pewnie jest. nóżki, tak, no maszynka, nie? Odsorsowana, no. tak, tak, tak. Yy... Ale my mówimy o czy częściowym, czyli ja mówię o mm -hmm. tak, Stopa, tom i, mm -hmm. i flortom, Racja. no to bym musiało teraz kosztować w granicach 13 tysięcy, gdzieś. Nie, to jeszcze właśnie. No. Między 13, początkowo mm. wycenialiśmy to na 15 tysięcy i to by było tak optymalnie, ale zdaję sobie sprawę, że. że... 13-13,5 tysiąca to jest to tak, o, można by było, że tak powiem, pod, oddać, nie, sprzedać. No, no, Ty jesteś zadowolony? No bo rozumiem, że bywa takie, że jeszcze jesteś w trakcie robienia instrumentu i nagle jest pod koniec i mówisz, nie jestem zadowolony. sound test lipa? Czy yy, w, w... w ciągu całych tych kilkunastu lat no. mi się zdarzyło dwa razy coś takiego. No, no. Co że, było dopadą, że, Wiesz, czy Że musiałem. Ty... Proszę. Co było co wadą, było wadą? Czy Nie zagrało po prostu coś? Yy, raz musiałem robić od nowa. Nie wiem, co się stało. To jest, no. Czasami to jest. Yy, wszystko się zgadzało, a jednak. Na końcu ten. A jednak nie tak się działo. No, no i, i raz, 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 yy, raz, to, raz była taka sytuacja, a drugi raz to jednak coś był element, którego nie zauważyłem, i musiałem, musiałem naprawić. Powiedzmy, coś, co mi uciekło yy, i to załatwiło sprawę. Ale mm. faktycznie taki sound test dużo dużo wyjaśnia. No. no bo kurde, bo tak właściwie myślę, że wiesz, że to, że ty robiłeś metalu i lubisz i znasz się na ten materiał, materiał z nas, i, i plastyce, to, to jeszcze nie znaczy, że wiesz, jak ma brzmieć werbel idealnie i jak to osiągnąć. Nie? Zgadza to się, znaczy w ogóle nie bym bliskała część coś takiego, jak, mm -hmm. jak ma brzmieć werbel idealny. Natomiast yy, mm. powiem ci, że przez te lata grania na bębnach, ale też. Yy, no tak, bo raz, że mhm. myślę, że jednak mam dosyć wyuczony, że tak powiem, słuch. Mhm. Trochę tych werbli przegrałem, sprawdzałem, testowałem i tak dalej. Natomiast wiesz, to jest też tak, że ja też mam swoje ulubione jakieś brzmienia mhm. no i trochę patrzę zawsze pod tym kątem. nie, Być może to tam trochę wykrzywia sytuację, ale jednak wydaje mi się, że nawet w ramach tego, co ja robię, tych metalowych werbli, różnych materiałów, że potrafię zrobić werble, które się stosuje w różnych sytuacjach. I mniej więcej przewidzieć, co, co się sprawdzi. Bo to jest, kurczę, no to jest skomplikowany temat, nie? Jeżeli chodzi o brzmienie. No, no i brzmienie też w ogóle. Właśnie naciąg ci zmienia wszystko nagle, kurczę, nie? No to jest, tak, to jest jedna mhm. z tych rzeczy. No właśnie to, jak, jak zrobić tak, że z, wykonasz jakiś werbel i, I właśnie naciąg, nawet sprężyny no. potrafią bardzo dużo zmienić, nie? I to już nawet nie chodzi mi o to, że zmienisz szerok szerokość. No, no tak, niektórzy mówią, że połowa brzmi z ręki, nie? No, ty się męczysz tydzień, a tu gość nie, nie poćwiczył i wiesz, lipa będzie. No, też było, no wiesz co, zdarzają się sytuacje, że, mm. że ludzie... Mm, miałem dwa razy sytuację taką, ale to, to ja się wcześniej mhm. przyznałem do, tej, do, te, do tego samego, do tej samej niewiedzy, czyli ktoś mi wysyła zdjęcie, że tam jakieś dziwne wgłębienie jest w tej dolnej krawędzi, nie? To jest okay. zepsute, nie? Ja mówię, nie, to tak ma być. To jest złoże to sprężeń i tłumaczę spokojnie sytuację, o co chodzi. Nawet nie dwa razy, mi się więcej razy zdarzyło. Mhm. A tak jak mówię, no mogę też winić siebie. Z... Z... Z no. A ile taki materiał właśnie, ile, bo, w... no bo z tego, co mówisz, ten proces jest w miarę podobny dla, przypuśćmy, każdego materiału. Czyli tak naprawdę tak, ten materiał, postawa, tak. na dobrą sprawę, i, wi i wielkość y gdzieś tam różni najbardziej. Czyli przypuśćmy, że wielkość idzie out of picture na chwilę, przypuśćmy, zawsze jest 14 na 5, to jak dużo, tak na dobrą sprawę, od materiału do materiału i w którą stronę to idzie, stary, tak jakbyś Mieli zrobić taki, wiesz, maciesz, maciesz. No, stali do stali i gdzieś, jak to, tu ty masz typu jasne, tu jakieś. Czy jakie są główne charakterystyki generalnie? Któryś, generalnie, no, nie. wiesz co, mhm. to, są, to są takie kategoryzacje, które się sprawdzają hmm, przy takich standardowych, rynkowych mhm. konstrukcjach. Nie? Bo nie ma też jeszcze w tym nie ma żadnej czy w jakiś sposób taki twardych danych jesteś w stanie zmierzyć sound, nawet mierzysz nie wiem, głośność czy cokolwiek. Czy jakiś... Ja tego, na, ja tego mhm. zwykle nie robię. Natomiast mhm. jest taka możliwość i yy, mam kolegę realizatora, który, który kilka razy właśnie sprawdzał. Co mhm. no ciekawe. Sumie, no. no i to jest, to jest wiadomo, czy znaczy w ogóle fajnie mhm. by było mieć takie małe laboratorium, mhm. w którym mógłbym choćby porównywać na przykład ten sam, mhm. z tej samej kolekcji, mam na przykład trzy, wer, trzy werble. I porównuje sobie na tym samym naciągu te same strojenie. Tak. Czy tam na przykład jest więcej dołu mniej i tak dalej. To by było fajne. Na to, na to nas nie stać jeszcze. Natomiast no tak, ogól, są pewne rzeczy, które się jakby przyjmuje, nie, że no nie wiem, stal jest bardzo uniwersalna, szczególnie jak jest cieńsza, że. W, nie ale wiem. czym się różni w sondzie, już samym, nie? No, że nie wiem, że miedź mm -hmm. jest cieplejsza, nie? Nie że, tak to że aluminium jest też dosyć ciepłe, ale też suche, że to jest już trochę takie pomiędzy stalą, a nie wiem, a klonem. No, to są mm -hmm. takie powiedzmy ogólnie jakieś takie przyjęte schematy. Natomiast zauważyłem, że jak już wystarczy, że minimalnie zmienisz grubość, przekujesz, zrobisz trochę inaczej krawędź i to już zupełnie inaczej gada, nie? Czy tych zmiennych jest dużo więcej? Zmiennych no. jest bardzo dużo i tak samo hmm. często są moim zdaniem niedoceniane właśnie lugi i, i obręcze, Chociaż mam wrażenie, że z obręczami już trochę to lepiej wygląda, bo coraz częściej ludzie mi piszą, że, e, że na przykład Dajkasty to nie, no bo poza ostre, no albo bo coś tam robią, są odlewy? Diecast to są o, odlewy. To właśnie one tak. tak... Taki popularny był jakieś 15 lat temu, nie? Wszystko o daykastach. Tak? No, no tak, tak. Mm. Nawet, nawet zestawy czy tomy, co jest dla mnie, mm -hmm. na przykład, dla mnie to jest pomyłka, nie? Ale mm -hmm. Boże, ktoś może bardzo lubić te, mm -hmm. y, takie brzmienie. na tym twoim zestawie, jakie ma, to masz tam daykasty? Ja mam day no tak, Mów tak. byś chce tak. zrobić eksperyment i kilkakrotnie założyć, zobaczyć, no. czy to. Albo two, 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 Twojej opinii na, na Tomach, czy na czymś, co jest lipa raczej, tak? To mi się wydaje, że one no. trochę jednak zabierają z wybrzmienia, takie mam wrażenie. Mhm. To nawet nie chodzi o ciężar, na przykład, bo to jest właśnie, to jest całe pole do testów, bo na przykład jestem ciekaw. Robiłem do tej pory jeden zestaw, ten właśnie mosiężny z obręczami moimi. Mhm. Też bym chciał porównać na przykład, nie? Zauważyłem generalnie, bo zrobiłem trochę testów, że na przykład te moje obręcze dużo lepiej brzmią niż diecasty dla mnie, mm -hmm. bo brzmienie jest bardziej otwarte. Przy jednocześnie dalej na przykład atak jest jest kosa, nie? Mm -hmm, ale, mm -hmm. ale nie ma tego takiego. Nie wiem, jak to powiedzieć, takiego specyficznego. No to jest taki muffling trochę, nie? Bo ten no to jest trochę tak styk no. po prostu i. No tak, pewnie nawet punkt styku jest większy. Nie wiem, czy z naciągiem, ale no... Cięższa jest na pewno po prostu, więc nie... No, jedno, Ciekawe. W każdym razie... No, z... Każda firma robiła w swego czasu? Każda chyba, nie? Ty, tak, ty? Ja tak Perla i Tamę kojarzę, no ale nie wiem, czy każda robiła. Chyba każda praktycznie. z tych dużych no. firm to, y, to większość albo każda. Natomiast w pewnym momencie widziałem, nawet chyba Per się w pewnym momencie wycofał na, na tych, na tych, Boże, jak się, na referensach, czyli była mm -hmm. nowa odsłona referensów, oni się te, te, tam też z dajcastów wycofali, jeżeli chodzi o, o, o tomy, nie? Mm -hmm. Tam są chyba gięte, ale jakoś tam jeszcze inaczej. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale no to, są, no to jest właśnie bardzo dużo czynników i to jest jedna z tych rzeczy, w których po prostu każdy perkusista powie coś innego, bo każdy ma jakieś tam swoje, swoje preferencje, ale na przykład zachęcałbym do przetestowania i Porównywania. Jakbym miał większą moc przerobową, to bym mm -hmm. chętnie po całej Polsce na przykład obręcze wysłał, no. żeby sobie ludzie potestowali, ale mm -hmm. no, co? Możesz no, na human, przykład no? sprawdzić, jak na, na tym werbu, co się stanie, jak na przykład z nie wiem, czy masz na, na stanie giętą taką obręcz zmienić. Moja, to, to... Znaczy, moja, moja a, czekaj, żebym. Nie, ta żeby tam, na, na, na tom, to ma jest... to nie? Tak, tak. I tak myślę. Nie, bo warbią tylko czternastkę, to też. Więc nawet a, a to ma szesnastkę, więc nie zmieni tak nawet na, na ten no. Ale jak goście do ciebie właśnie odzywają się Instagramowi, czy coś, to e, oni wiedzą, czego chcą, czy, czy czemu oni chcą do ciebie stary? Bo chcą mieć coś niepowtarzalnego? To jak przychodzą jak do jubilera? Czy przychodzą, bo chcą określony sound, i yy. ty gościu, może zrobisz mi coś, czego szukam, a nie mogę znaleźć na rynku. Wszystkie, po, wszystkie powyższe. Wszystkie powyższe. Generalnie tak, tak, jest Tak, tak. tak. No. Odpowiedź jest tak. Yy, dużo ludzi jednak mm. przychodzi, mam wrażenie, że dlatego, że, że ich nawet wygląd jakoś tam zafascynował, okay. nie? Mm -hmm. Po czym słuchałem jakichś plików różnych. Yy, fajnie brzmi, wszystko mm -hmm. się zgadza. No to chciałbym mieć coś wyjątkowego, ale też. Yy, Dosyć rzadko są ludzie, którzy mają jakiś, faktycznie, jakiś pomysł na coś. Czasem mi się zdarza tak, że ktoś przychodzi i. Słuchaj, ja bym chciał taki werbel, który brzmi jak coś tam, nie? No to jest spoko, to Przijętnie. jest to dosyć konkretna. No, no. Pokazuje mi to Saint i to. Saint na pewno najczęściej. Proszę? Enger na pewno najczęściej mówią. Tak, mhm. najczęściej. najczęściej. Mhm. Mhm. <laughs> no. To panu ze trzystówki zrobię. <laughs> Ale to z każdego. No, to no. Mi się wydaje, że tam to jest jednak kwestia produkcji bardziej. Hmm. No, 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 nie, dobra, na produkcji no. dźwięku się nie znam, także nie no, będę ten. Ale no, to też. mniejsza z tym. E, także najczęściej tak. Brzmi jak coś. Brzmi jak coś. Co, ci jakoś. Albo czy mogę zrobić mhm. po raz kolejny taki werbel, jak zrobiłem ro, ro, mhm. tak? Dosyć dużo mam zapytań, właśnie o werble podobne do, do werbla Cornela, nie? Chrisa mhm. Cornela. Tak Okej, okay. no to widzicie, że tak Kornel przyciąga ten, no? Tak, tak. No, no, tak Malina wiem. też mi się z żywą reklamą, wiesz. Tak, i te werble mhm. też, też te instrumenty bardzo się podobają, też ludzie o, to, mhm. o, o te mosiężne pytają. Bo to są te takie trochę takie Frankensteiny. Takie trochę, tak. No, tak, 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 tak. no. w ogóle taki ten, ten werbel od Kornela miał swego czasu taki nickname, właśnie. No, no, o to, o to, o to... <laughs> Ciężko na to nie wpaść, nie? Do, dobra, no. Dobra. no, A czemu tak? To był, to był stylistyczny czysto zabieg, czy to był. Tak. To no tak, tak. Tak. Mhm. znaczy to był eksperyment, nie? To mhm. zabieg. Y... Bo to jest na, na po powierzchni, tylko są te. Tak, to znaczy mhm. to było zrobione tak, że mam tak jak w, w każdym innym wypadku jest korpus zwinięty. Tam akurat to było też. Y... To była ta wersja ciężka, czyli 3 mm stali. No i później już się bawiłem, nie? Miałem elementy stali, które na przykład przez. Przez, przez, przez kilka tygodni mm -hmm. zostawiałem na zewnątrz, żeby, mm -hmm. a to deszcz, a to, a to coś, później jakaś chemia, yy, tu coś ponitowane, tam pospawane. Chciałem, żeby to. Fajnie wyglądało. I byłem Rzeźbiło. ciekaw, tak, tak, no. tak, tak, tak. I byłem ciekaw, po prostu, czy taki werbel w taki sposób dziwnie potraktowany, czy on w ogóle zabił mm -hmm. mnie. No. Kurczę, kurno, nie wiem, chyba już dwie czy trzy płyty na tym nagrom. No. Powiem ci, że to ja, ja jestem w szoku, bo on wszystko na tym gra, nie? On wszystko no. na tym gra, mówi, że się do wszystkiego nadaje. To jest takie nieintuicyjne, nie bo się wydaje, no. że ten werbel nadaje się, nie wiem, no. do, do łojenia, no. do metalu i tak dalej, nie? A czy ty jesteś w stanie tak właśnie, czy ty masz takie kategorie w głowie, wiesz, że bardziej ten werbel to będzie do tego, a ten. Tak, Czy ty tak. jesteś w stanie podpowiedzieć klientowi, masz takie jakieś... Mam takie kategorie no. w głowie i one się zwykle jednak sprawdzają, czyli... No. Y te grubasy, jak je nazywam, od jakiegoś czasu się nazywa mm -hmm. to jest kolekcja totem. To one się jednak one się jednak dobrze odzywają, jak są mocno uderzone, nie? Konkretnie. Jak są tak, tak, mocno uderzone. Te, te cieńsze korpusy nadają się dosyć szeroko do muzyki, ale ja sam na przykład jak testuję, ja jak już gram, to gram raczej metal, no to no to wolę te, wolę te, te grube. A ja na przykład w innych sytuacjach ludziom mimo wielu muzyków na testach, to jednak się dużo lepiej sprawdzają te cieńsze korpusy, cieńsze kute mm -hmm. korpusy. Najbardziej uniwersalne mam wrażenie to są te mm, ta, ta, ta kolekcja Topos z dwumilimetrowej blachy. Mam wrażenie, że tam okay. jest... Chociaż no. No... No właśnie. no właśnie. Wszystko, wszystko dla, dla czegoś, czegoś czego innego. no. A taki price, tak mniej więcej jak teraz macie, czyli przypuśćmy tam, to jest zakładam koło 4-5 tysięcy. Śmiałem się dzisiaj, byłem nawet na stronie, bo tam sprawdzałem właśnie jakieś rzeczy i, i jest gdzieś jakiś werbel, cena no, 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 też nie szumie, tak 940 do 950 euro. Więc zastanawiam się, na czym polega ta 10. Aha, euro. czyli to jest jednak w sposób niejasny podane. Tam, znaczy, chodzi, nie, tam jest... są dwa rozmiary. Okej, okay, nie wiem, ja tak właśnie mówię o, ciekawe, jakby takie. To już mogliście powiedzieć 950 i. Nie, 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 to jest. No. Tam są. Yy, po prostu w ramach jakiejś tam kolekcji, mhm. konkretnego modelu. Są rozmiary. Są dwa rozmiary standardowe. Czyli 14 mhm. na 5,5, 940, 14 okay. na 6,5, 950. A ja muszę pomyśleć, jak to nie. zrobić, żeby no to, to było już... jaśniejsze. Albo jedną cenę, no to ma to znaczenie. Niech płacą więcej wszyscy. Już <laughs> i, tak, i tak nikt nie powie, a to, wezmę ten cieńszy, bo jest dyszkę taniej. <laughs> nie sądzę. No, może trzeba to no. ujednolicić, no. no. dobra, ale ten price tak był zawsze w miarę, to jest stabilna ta cena, czy, czy... So, no, te ceny już bez mimo mimo inflacji wszystkiego utrzymujemy od jakiegoś czasu. My ceny troszeczkę obniżyliśmy. Znaczy Tam... Były wyższe. Były wyższe. Mhm. Były wyższe takie, żeby zbudować, zbudować z... premium, market czy co? Nie, nie, no, wiesz, nadal to są, ja wiem, nadal to są dla, dla wielu ludzi z, zbyt wysokie realne, ceny. No. Natomiast jak dzisiaj popatrzysz na ceny nawet fabrycznych werbli z tych wysokich półek, no to one wcale nie są tańsze. Nie? Wcale nie są tańsze. Tak. Natomiast nadal sobie zdaję sprawę, że działa ta siła marki, nie? No. E, tak jak mi kiedyś jeden gość powiedział: A to jak w tej samej cenie mogę kupić suprafonika, to zawsze wybiorę suprafonika. Okej. Okay. Brzmi jak każdy kolej z Elixa, always, no dlatego, się, no, dlatego się tym nie przejąłem za bardzo. No. no, bo to nie o to tu chodzi, nie? Natomiast nie te ceny, tak. Powiedzmy, że te aluminiowe werble zaczynają się w granicach 3900. Nie ma górnej granicy. Mm -hmm, no, ma, mm -hmm. Powiedzmy, że w ramach ty, tego, tych standardowych teraz modeli, no to tam się za, za, zamykamy w granicach. Nie pamiętam teraz. Pod 5000 chyba nie ma teraz. Powyżej 5 tysięcy. No, chyba jak euro nie stoi, no bo macie w euro podane ceny, więc... No, tak, no, no. no. Dokładnie tak. No. A teraz, tak, no bo tak, bo powiedziałeś troszkę, że, że nie stać was było wcześniej, że w ogóle otworzyć się na endorsement. Trochę mówiliśmy o tym targecie sprzedażowym. Mhm. A czy teraz macie taki target właśnie bębniarsko jakiś, że przydałby nam się taki gosteczek skądś tam, czy jakiś tam, czy coś? Wiadomo, że każdy gosteczek się przyda, ale taki, że nam się to może opłacać, nie? No to jest dosyć proste, no. bo to na tym etapie szukamy powiedzmy bębniarzy, którzy jednak mają sporą ekspozycję, nie? No. Jakąś no. tam y, duże grono prawdziwych followersów, nie, nie mówimy o, o podobnej no. sytuacji, jak wcześniej opowiadałem. No. Y, ja nie mam nic przeciwko... Ale że Polska czy coś? Jakby ty tu nie myślicie tak na przykład. Nie, no wiesz, w Polsce... To mało kogo W Polsce myślę, że generalnie. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć. Kto miał się nami zainteresować w Polsce, mam wrażenie, że, że, że się zainteresował. To znaczy. Yy, Też tak myślę, yy, yy, że Sufit jakiś mogliście osiągnąć. No, jasne, że jest jeszcze wielu muzyków, tym mm. mam nadzieję, że. Ja rozmawiam z kilkoma muzykami cały mm. czas, yy, którzy mam nadzieję, że zaczną grać. Natomiast. Yy, Zawsze jest kwestia zbalansowania, nie? Co, co, co my tak naprawdę, co może też muzyk z siebie dać, jeżeli mówimy o endorsemencie, nie? a nie hmm. po prostu o, o, o kupnie werbla. No musimy to, musimy to, to mierzyć, liczyć, no bo jesteśmy tak, tak naprawdę w dużej mierze na początku tej, tej, tej drogi. Nie? No tak jak mówiłem, przez lata to było side project, teraz wzięliśmy się za to na porządnie i. Ale czyli pod tym kątem jest to początek jakiejś drogi, więc y, 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 no, musimy patrzeć na to, nie. Czy, no. czy, A kodem, kodem jest ktoś o marketingu, czy ty to właściwie cały kontakt z klientem, wszystko? Jest robisz? marketing, który no. jest firma, która jakby tworzy reklamy. Nie? No, ale to są reklamy, które idą na stany. Okej, okay, To w ogóle inne czy, no, Czyli tak naprawdę Czy robisz? Ta... Natomiast tak. No. tak. Bo tu mi wydaje się, wiesz, ta główna robota się dzieje właściwie na Instagramie, gdzie ty piszesz czy z nami, czy repostujesz, czy ktoś tam, wiesz, to tu się dzieje cała ten, no, i, i chyba tak. spoko w ogóle, że tak jest, nie? No bo w jaki sposób można powiedzieć, że jest to termowa reklama, w taki sposób w sensie, że nie płacisz za nią jak ta Google Adsy, tylko swoim czasem płacisz, że gdzieś tam, wiesz... No tak, tam, tak, inaczej, tak czy inaczej, jakby no, 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 inwestujemy też w te, te reklamy, mm -hmm, takie mm -hmm. typowo reklamy na, na Instagramie czy w Facebooku. Yy, natomiast tak, no, spora część to jest, yy, to jest takiej zwykłej pracy. Nie, nie, zrobię kolejny werbel, czy tam mam jakąś od ciebie na przykład materiał no, i no. po prostu wrzucam, yy, opiszę coś. No, Pewnie dałoby się to jeszcze lepiej zrobić, i pracuję nad tym, bo tak jak dużo ludzi mi mówi, że jednak najlepiej działają filmy teraz, nie? I to króciutkie filmy. No. No, i, 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 no i też się tego uczę. Nie? Nigdy, nie, nigdy się nie zajmowałem podobnymi rzeczami. No. teraz od jakiegoś czasu siedzę i jak mam też chwilę, no to. Bawię się z tymi programami i próbuję się tego nauczyć. Nie no wiem, wiem, ale to. Nie jest to dla to mnie. Cały ani... czas idzie do przodu jeszcze i No wiesz, tak, nie? tak, tak. No właśnie, to są. To, to ciężko jest troszkę ogarnąć, no. Ehm... Chciałem stary z, No właśnie, z, z polskich endorserów, takich oficjalnych endorserów, nie gości, którzy mają werble bądź testują, to kto jest tak naprawdę oficjalnie? Oskar Podolski. Malina, Wiktoria. Malina, tak. Jest yy, Justyna. Mhm. Jest Jeremiasz Kacper Kacper, teraz już No mhm. z Kacperem to w ogóle fajna, fajna historia Niesamowicie utalentowany Jest taką gra, stary, to jest tak To jest masakra, stary, Zobaczyłem. Niedawno, z dwa tygodnie temu właśnie Jak robiliście przy okazji tej współpracy Z tobą, z Sabianem to... Ja pierdolę, jakoś gra No, <noise> to jest No to jest I... Po kilku rozmowach z Katrą, też przy uh -huh. okazji mam wrażenie, że ma poukładane w głowie. To jest, uh -huh. to jest dosyć istotne. Trochę miałeś do czynienia z artystami, to wiesz, co może być, co może być nie? Tak, ja się z tego środowiska, że uh -huh. tak powiem, uh -huh. wywodzę i też z muzykami dużo, uh -huh. także, no. Ty to sobie spokojnie uh -huh. człowiek w metalu robisz, a do czynienia z jakimiś odklejnicami. Tak. Uh -huh. Także te osoby, niez y małe z proletariatu, uh -huh. gra na takim samym modelu, jak ty, okay, ty jesteś ja no. Żebym kogoś nie pominął. No i teraz rozmawiam jeszcze z kilkoma osobami. Z Maciejem rozmawiam. Rozmawiamy, nawet, nawet teraz. <grym> nawet samemu. teraz. Ale mi się wydaje, że to jest w ogóle mega, mega męczący właśnie job, nie? Bo trochę, bo. Ty robisz te instrumenty i wkładasz całe serce, trochę bo masz kontakt z bezpośrednimi klientami, i właśnie coś debileci ci napiszą, że jak mogę kupić super, to wiesz, to, to, jest, to możesz odebrać osobiście trochę, nie? no bo jednak ty jesteś pomysłodawcą sercem i rękami tego, wiesz, to powstaje przy pomocy twoich rąk, i że trochę ciężko, właśnie jeszcze marketing, że po prostu wydaje mi się, że jeśli już to dla ciebie nie jest męczące, to na pewno będzie, bo takim kątem mi się wydaje trochę, wiesz, jak bezpośrednio sprzedajesz swoją muzę i ją piszesz, i czasami łatwiej jest jak, nie wiem, masz osobę, która dzwoni i pyta o kluby, o koncerty, no bo w innym wypadku ty no czujesz, tak. że nie. Że trochę dużo masz, dużo masz tych ról, no, fajnie. Dużo ról. No wcześniej właśnie też agencja robiła też posty, przygotowywała. Mhm. E, trochę to się zmieniło, no stwierdziłem, że to też musi być troszkę takie żywsze. Bardziej no nie wiem, zobaczymy, może za no. rok będzie trochę inaczej, może, mhm. może będzie na tyle się dużo działo, że... Że część z tych rzeczy będę mógł yy, oddać? To, czego bym nie chciał oddawać, no to. tej pracy rękami, przynajmniej tego całego wykańczania, mm -hmm, mm -hmm. No, i pomysłu, i, i, i wymyślania tego, jak to ma wyglądać. Yy, część bym chętnie oddał. No bo ale nie na... jesteś najbardziej na bieżąco, nie? Z tym wszystkimi stolicykami. No nie, no yes, też wygląda YouTube tak zwykle, że wiesz, rano, y, rano się zaczyna od tego, że y, przeglądam na szybko, komu mam odpisać. Nie zawsze wszystko mi się udaje odpisać. Mm. Tu maile, tam y, właśnie najwięcej info, y, wiadomości na Instagramie. Później warsztat ileś godzin y, coś działam. No i jak wracam do domu, to w międzyczasie jak to jest taki dzień, że nie wiem, nie jeżdżę z dzieciakami, no to. Y, no to właśnie kolejne odpisywanie, tworzenie postu, yy, wymyślanie tam jakichś jeszcze innych rzeczy. No a no jak mam taki dzień, że na przykład jedziemy na treningi z moimi chłopakami, bo mam dwóch synów, no to tu jadę, tam jednego odwiozę, coś. chwila w aucie, trzeba szybko odpisać. No, no, nie, zawsze, jeden, możesz, tak. zawsze możesz... Zawsze jest coś, tylko musisz odpisać. Tak, nie? Ty jest nie masz... tak zawsze. No. Staram się już teraz dbać o... że tak powiem o o higienę psychiczną mm -hmm. i nie wciągać się też w takie historie, jak ci opowiadałem, bo to mm -hmm. e, no nie jest to zbyt zdrowe, bo mm -hmm. po, po, naprawdę dużo fajnych ludzi pisze ode, mm -hmm. do, do mnie i, i w ogóle przez ten ostatni rok, a już nie mówiąc, przez te kilkanaście lat też dużo fajnych relacji nawiązałem, też przyjaźni w ogóle. I to o, jest super, wymagamy. to jest naprawdę super, ale naprawdę mnóstwo się zdarza takich mm -hmm. dziwnych. Dziwnych sytuacji. Miałem ze Stanów niedawno takiego gościa, który napisał o endorsement. No ja coś tam miałem jakieś do niego pytania, wiadomo, bo widziałem, że coś tam się dzieje. No i nie, nie mogliśmy dojść do ładu przez tam, nie wiem, 2-3 tygodnie. Mm -hmm. Po czym zacząłem współpracę wtedy nie pamiętam z kim. No ja on do mnie pisze z pretensjami, że ja się z nim nie mogę dogadać, i widzi, że tu jakiś artysta endorsement dostał. Wy gościu, kurczę. Cheer, Come on, no. nie? O to Cheer, w ogóle chodzi. No. no i ten. A w ogóle to ja już kupiłem DW. No, super, a musiał no. ci to powiedzieć na koniec. No, to stary. Musiał to te zawieścić. No, i, zawieści, no. no i wiesz, no, no, to, 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 to są takie. Staje, no. więc staram się już takich rzeczy, takie rzeczy ucinać dosyć szybko. Nie? Mi się wydaje, że też to jest takie, wiesz. Ego granie trochę, nie, że oni. No właśnie, gadasz z kimś innym, a z nim coś tam, że on kim ty myślisz jesteś, wiesz, stary, ja mam 50 tysięcy followersów, licz się ze mną, nie? No to, tak, to też tak, myślę, że tak, tak, takie to takie ego trochę. To, było przedstawiane, to jednak tak, są artyści, nie? A to jeszcze no. fatet, bo on ma tyle, tyle followersów. Ja wchodzę na stronę, on faktycznie mm -hmm. ma dużo followersów, ale on się zajmuje kulturystyką. Okej, okay. do. Nie, nie, dużo nie, tych nie, kulturystów du ma, Ale nie. wiesz, ale kontent jest. jest czysto Taki, nie? Kulturystyczny. No, i ja on, wie, on ale... tu ma. Ale on tylko zmieni kontent zaraz i będzie wszystko się zgadzało, nie Mówię, no. Bardzo mu zależy ten werblum. Dziwni gość. No. no. A bo. jakiś, no właśnie, czy na, no. największa współpraca, czy największy gość, jaki gra na światowo, czy coś? coś jakieś takie duże nazwiska, które. Yy, yy, poza, poza, po, poza Polską tak. na świecie nie ma dużego mm. nazwiska, które się mm. przyznajesz, że mm. <laughs> do Tohoka nad tym pracujemy. Mm -hmm. Kurde, to był chyba taki no to, to, deal breaker, nie? No tak, no tak, to jest to, jest, to, jest to. i tu szukamy, tu uh -huh. różnymi kanałami uh -huh. i ostatnio zaczęliśmy rozmawiać właśnie z takimi gościami w Stanach, bo trochę werbli, właśnie przed, nie wiem czy to uh -huh. wcześniej mówiłem, właśnie uh -huh. dostałem informację, zaraz że przed poszedł, rozmową pisali, tak. że, że uh -huh. poszedł jeden właśnie instrument i to jest w Nashville, no i tam jest takie fajne miejsce, gdzie jest mnóstwo tych muzyków. No, no i tam już wiem, że, że paru takich konkretniejszych gości też się zainteresowało, nie? Ale też, też współpracuję, tylko jeszcze pracuję nad tym werblem od dłuższego czasu z, z gościem z mm -hmm. I to jest też taki... Okay. Tylko muszę to skończyć w końcu, no. wiesz, i... No. I wysłać, to robię coś takiego specjalnego dla niego. A bo wcześniej pytałeś, z jakiego chyba najgrubszego się da materiału. Mm -hmm, mm -hmm. No to dla niego ten werbel jest korpusem ze stali 6 mm. I to się udało zwinąć, to trzyma. No, no. Ale to Jest tak ciężkie, że to jest coś niesamowitego. Ale z ten Jared czy ktoś tam? Czy ja nie, 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 nie. To, jest, to jest go... nie, to nie jest w ogóle. jeden z tych dwóch, okay. trzech Andere. to jest goźny, czy kojarzysz Aaron ma na imię. On się zajmuje generalnie metalem, w Dramio. Nie. Nie. Robił, nie wiem, czy widziałeś film o, o Tomasie Hake? Nie, ale ja tak mało śledzę te kanały od no, jakiegoś no czasu. To, no, ale... Tak, on jest tam specjalistą od, właśnie, w ogóle, od, no, tam, no. Jakichś, od Timesów, od jakiejś dziwnej mm -hmm, mm -hmm. y, matematyki, że tak powiem, metalowej. Mm -hmm. nie? On, I ty do niego napisałeś, czy on gdzieś do nas? To jest jeszcze taka historia, mm -hmm. że on z, z tym gościem mnie skontaktował, zresztą to jest strasznie fajny gość, naprawdę, z tym gościem mnie skontaktował. Mój przyjaciel Sean, który był pierwszym właścicielem Werbla w Stanach. Okay. To jest uh -huh. gość, który taki pasjonat, który y, muzyki w ogóle Czyli O nim kiedyś mówiłem, bo on, uh -huh. y, okazało się, że on zna więcej polskich metalowych zespołów niż okay. ja. Na przykład Między innymi mówił, że ma płytę. Czy dwie, ile ile było nagranych w ogóle płyt? Dispers? No. The Living Mirrors. Czekaj, to gdzie było Forward uh, Hidden Gardens? Trzy chyba. Trzy. No chyba dwie mi się wydaje. Dużo zna. Tak, zna Macka. No, no, widział ja jakieś jestem. filmy przed lat. No, no i, i, i tak. I. Zamawiał u mnie werbel też mieliśmy taką specjalną. Tam jest dłuższa historia, nie będę opowiadał mhm. takie dosyć osobiste rzeczy. A nie, ten werbel, nie wiem, czy kojarzysz taki pomarańczowy. Taki cały jakby yh, cały zespawany. Trochę to wygląda jakby jakąś taką siecią o, oplutu. A no, jakiś tak taki jest? No, mm -hmm. Siem, no to, to ci później pokażę. Mm -hmm. Fajny to instrument. Jego, no. I to był właśnie instrument dla Shona i a, a Aaron y, y, Shon u Arona y, mm -hmm. pobierał lekcje perkusji online. No i on mnie jakoś skontaktował. Okazało się, że że Aron jest spoko gościem i. Tak, okay, i, się i, odgadać. I, i to i Tak, sobie korespondujemy, a w międzyczasie mm. od kilku miesięcy pracuje nad tym, nad tym instrumentem mm. dla niego. No ale mi się wydaje, że właśnie taki chyba musi być ten break nie? Że jakaś duża, zagraniczna ten no, tak, i, tak. Bo, no, bo tak to cały czas małe kroczki. że też te małe kroczki robisz od dłuższego czasu. Tylko że też mi się wydaje, że przed Instagramem to nie możesz. To tak wiesz, to trochę ta ekspozycja była mała pewnie, nie? E tak. tak. Kto jest waszą tak naprawdę bezpośrednią konkurencją? Bo nam się może. Nie wiem, nie wiem czym coś wymienił. Co, co jest? Nawet na, 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 na Polskę nie ma, chyba, tak? Czy na znaczy, tak co? Yy, custom drum builderzy w Polsce są? są. Nie, no, i to, i to, trójka, bardzo, i to bardzo fajnie, nie? No, tylko właśnie to jest. Oni na tyle są duzi, że są konkurencyjni jesteś na Ja nie wiem, jak, ja jak wracają na to są, Mam wrażenie, że to jest inny target w ogóle, nie? Mhm. Że oni co tańsze troszkę, czy. No, Grzesiu na przykład swata yy, mhm. jednak. Koncentruje się i na drewnie, też, no. ale też od dłuższego czasu widzę, że robi z, odlewany, z odlewanego brązu te korpusy, gdzieś tam zamawia i, no i on, on, robi te, on robi te werble, on już ma też duże doświadczenie, robi od lat, ale na przykład z Grzesiem, zresztą mieliśmy też współpracę z Grzesiem, mm -hmm. robiliśmy werbel, jak to się kiedyś nazywało, taki hybrydowy. Były takie, jak DW były takiego. Tak, ja tam robiłem pierścień. Mhm. środkowy, robiłem z, ze stali węglowej, a Grześ tam robił chyba z orzecha. Te mhm. nie pamiętam dokładnie z czego. Także. Czy to robi to jakiś mega wow, czy to tak wygląda po prostu spoko? Fajnie wygląda. To fajnie wygląda. Zelizny, ja już no. nawet nie pamiętam, jak to brzmiało. Nie miałem tego chyba okazji przetestować za bardzo. Nie pamiętam, ale było takie ciekawe, no. nie? Mi się to kojarzy. Pamiętam, malik miał właśnie takiego DW. Kurde, one się jakoś nazywały, właśnie. Nie pamiętam jak. Ale też jakaś hybryda. taka, Ale tak? mi się wydaje, tak, właśnie taka hybryda. Wiesz, pięknie to wyglądało, bo takie dwa jasne jakieś klony na zewnątrz i po środku taki super row stalowy, po prostu A. wiesz. Mhm. Wow, zajebiste. Poza tym wydaje mi się, że to by jednak się mega w ogóle sprzedawało, nie? Bo to. To wygląda jak pieniądz. To wygląda, jakby to miało kosztować ósemkę, nie? I to jest. Nie, nie, nie myślałeś? No tak. nie, myślałeś? No, nie, jakby ci ktoś i, tylko przysłał ten ring. Ten. No tak, no niby tak. no Niby tak, ale powiem, powiem ci szczerze, że ja mam tyle pomysłów. Okej, okay, to, to nie jest problem. Że, ten, mhm. że ta, ta hybryda jakby mnie mhm. nie zajmowała mhm. moich myśli od dłuższego czasu. Mhm. Czasem myślę, ale jak myślałem o hybrydzie, to na przykład zrobiłem hybrydę nierdzewki z mosiądzem, mhm. Nie wiem, mhm. czy taki. Taki werbel z nierdzewki no. były góra dół a w środku taka. Okay, niektórym się tak i to i mi. kojarzyło z rzeką lawy takim no. z Mosiądzu, taki, taki rzeźbiarski. No to to, to to, była hybryda, nie? Tylko że hybryda no. metali. I no. myślę nad różnymi właśnie takimi połączeniami na zasadzie metal z metalem bardzo różny, bo to mnie też i, i intryguje i wydaje mi się fajne. Natomiast z drewnem. Nie no. ale jakby na przykład mhm. ktoś chciał zamawiał, to nie widzę problemu. Natomiast mhm. Na razie na razie o tym nie myślę. Na razie mam dużo innych rzeczy wiem. przed oczami. Nie, nie, nie. nie ma, że masz za dużo czasu i musisz coś z nimi zrobić. No. Zobacz, mamy tego gościa z Fata, tak? Tylko mówisz, dobra, bardziej drewno. Okej. Okay. I to, to jest podobnej wielkości myślisz, firma, czy ciężko Ci powiedzieć? Nie wiem. Ja myślę, że, że Grzesiu robi sporo werbli, mm -hmm. ale ile. Okej. Okay. Nie, on też robi remonty. Remonty drewnianych mm -hmm. zestawów. Mm -hmm. To są na przykład rzeczy, których ja w ogóle nie robię. Y -y. Y -y. Y -y. No. Jest Tomek z y, Tom Custom. Robi fajne drewniane y, też werble. On taki bardzo siedzi w, właśnie w drewnie. Y -y. Nie wiem, kto teraz jeszcze robi. W sumie. Trochę ludzi wcześniej robiło. To rob... jakiś flying coś? To co jest Polska? Nie, było coś takiego no nie, nie kojarzysz. Może mi się coś pokręciło. Fat flying? O. No. no to to Fat, to jest fat. No, to fat okay. no Dobra. Okay. Było fat flying drums. No. Y -y. no. Okej, okay, tyle. No, a za, za granicą? Nie wiem, Europa? Ojej, no w Europie, w cholera, w Europie, w Europie jest trochę firm, tak, ale na, zdecydowanie naj, najwięcej takich ciekawych w jest w Stanach. Mhm. Jest kilka takich, że ja po prostu o mi z orbit wychodzą, a jak jeszcze ci goście, którzy, których ja po prostu uwielbiam ich dzieła, jeszcze do mhm. mnie piszą, że, że ja robię takie piękne rzeczy, mhm. to wiesz, okay. to jest Wow, na tej zasadzie no. właśnie mam trochę takich fajnych relacji między innymi z gościem z z Johnem z Jer Cherry Hill drum z wiem czy kojarzysz? No piękne instrumenty robi właśnie też lubi hybrydy robić. Okej. Okay. Cherry Hill? Tak. Cherry Hill. Tak. No. Polecam sobie zobaczyć. No i no, kurczę, super gość z którym też mam do dobry kontakt i to jest, to, jest, to, jest, to jest też fajne w tym środowisku że Pasjonaci gdzieś tam. Tak, ten, tak, nie? tak. No. no ale jednocześnie trzeba powiedzieć, mhm. no tak, no jest to konkurencja w takim dosłownym sensie. Mhm. Jest to konkurencja i tych, tych, tylko że tych firm tam jest jednak sporo, nie? Mhm. Tam i w Kanadzie nawet. Może się tak zastanawiam, co może być wiesz, Twoim selling pointem na takim nie, rynku amerykańskim, gdzie oni pewnie raz, że mają. No właśnie, szybszą nawet dostawę, czy mogą coś tak. sprawdzić i odesłać, czy jest serwis, czy jest możliwość, że nie wiem, jakby grać gdzieś w coś im wyśle, nie? Z Twojej mhm. strony tego nie ma, czemu. Dlatego starałem się od jakiegoś czasu, Czenowo żebyśmy gdzieś. się pojawili na stałe w Stanach. Mhm. Dlatego teraz jesteśmy w Drum Supply właśnie, mhm. house w Nashville. I no mimo wszystko, wiesz, te bardziej wypasione instrumenty, custom, custom drum buildersów tak zwanych, no to są jednak też droższe, nie? Mhm. Ile taki właśnie, Cherry, Cherry, Pik, tak, cherry. Y cherry? Hill. Cherry Hill, no. Y no tam, y tam, z tego co, wiesz, ja też tak nie sprawdzałem dokładnie, ale z mm -hmm. tego co ostatnio jakiś tam wystawiał, to by było 1350, 1400 dolców. No, no nie tak dużo więcej, no. No, no nie mm -hmm. tak dużo mm -hmm. więcej, no tak. Mm -hmm. no. Kumam, ale jak ktoś ma wybrać, a tu jest, wiesz. 40 Ale są, więc 30, są oczywiście, to... wiesz, jak popatrzysz na, na nie wiem, na, 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 na to, w jakich cenach sprzedają, nie wiem, kanopus albo, no jest tam dużo tych firm, które sprzedają dużo drożej, nie? Mhm. gdzie cena wyjściowa za porządnie zrobiony werber 14x6,5 no to jest 1700-1800, nie? Wow. nie za odlewany jakiś tam ten, no. tylko za w podobnej technologii jak ja na przykład robię, nie? No. albo tam jakieś drewno i to nie jest nic nadzwyczajnego, nie? No, a najbardziej taki, taki Bentley wśród werbli jest, jest taka firma jakaś? Czy Krawioto no, to by było, no, czy co? No, Tohok. Dokładnie. Mamy to zarejestrowane, Dobra. możemy iść do chaty. No tak, no. no w Krawioto to oczywiście Krawioto, a w Europie Kirchler. Czy Czyli dzieje? Krawioto dalej jest trzyma, jest najlepsze. Czy jak ja chodzi? myślę, że tam legenda jest, tak, jest trzymana, że to jest tam, jak popatrzysz na ceny instrumentów, szczególnie jak już jest napisane yy, private reserve, coś tam, no to już wiesz, to za werbel 2,5 koła yy, baktów, nie? No to, no, to jest no. zupełnie standardowa cena. No i też takie yy, instrumenty w Europie właśnie robi Adrian yy, AK. drums, z wiem, czy kojarzysz. No ale on między innymi robi metalowe korpusy dla, dla krawiot. Krawioto. No. krawioto to taka legenda. To już w ogóle taki, taka firma pewnie jest, nie wiem, kilkuset Czy no, no. Nie chcę nic palnąć, więc no, nic nie no. powiem, nie znam historii krawiota. No. Nie znam. Przez, muszę z czegoś no. nie bo nawet, Kurde, nawet w Polsce się to rzadko widzi, nie? Bo zestaw Krawioto może w Polsce to zaraz widziałem, czy coś? Nie, bo też no, jakiś nawet, ten... no nie wiem. No, ja chyba zaraz gdzieś ktoś miał stary, ale tak to. Myślę, że samba na pewno nie ma. samba na pewno ma, tak? Na pewno ma, ale tak to, to nie wiem, czy ktoś. <noise> Jak ma, nie no. zestaw, to na pewno ma werble. Na pewno ma werble. No. I czy ty widzisz, no właśnie, czy, czy, czy ty tak bardziej myślisz jako rzemieślnik, czy, o jakości wykonania tego? Gdzie jest ten hajs w tym wszystkim, tak myślisz naprawdę? Gdzie jest ten hajs? No, w pracy rzemieślniczej i mhm. w. Głównie tak, natomiast mm -hmm. są też instrumenty, w których jednak ten element artyzmu jakiś tam mm -hmm. się przebija i no, jest y, kosztotwórczy, że tak powiem. Mm -hmm. Jak Są takie bardziej wypasione, gdzie y, muszę poświęcić, nie wiem, 50% więcej czasu, żeby wykonać właśnie relief spawany dookoła i w tym jest cała historia, w tym jest nie tylko czas, ale po prostu, nie wiem, tygodnie zastanawiania się nad tym, no to to, wiesz, to jest... Czy testów, czy ten... Kurde, u was się taki zajebiście przydał jakiś R&D, żebyście mieli, nie? Że sobie siedzi po prostu jeden gostek i tylko rozkminia, robi laby, robi testy, <grym> to, nie? To by było super w ogóle. No, czy tyle wiedzy to by można jest... wyciągnąć. Z... No, do, do tego trochę, no. trochę trochę brakuje, ale może kiedyś, no. no, zobaczymy, co się będzie dalej działo, nie? I tak właśnie mówisz, jak, jak z tą wiedzą jest ciężko, ale jest jakiś taki w ogóle, no nie wiem, praktycznie wszystko już jest teraz na youtube No tak, i jest i to? Jak się robi weble, czy coś? Czy... Myślę, że no tak. No to, to już kilka lat wcześniej, mm -hmm. jak mm -hmm. sprawdzałem jakieś tam tematy, to w zasadzie było wszystko. Mm, więc teraz to tym bardziej myślę. Już teraz nie szukam. Jak już, Mam jakiś problem? Robię. Nagrywasz filmiki. E, może trzeba zacząć. Ja no, mam takie powinieneś. opory, ale może no ten tak. No, no. tak. Angielskim mi dobry, jak tyle gadasz za granicą, nie? Mm. No. Ja zawsze nie, ja bym się kłócił, ale no. A ja ty się się kłócisz, to już na pewno dobrze, no stare. No, nie no, no komunikuję no. się. No, komunikatywny angielski myślę, że tu jest spoko. No. Natomiast no uciekła mi myśl. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. No, mniejsza z tym. No. E, kurde, no właśnie tak trochę myślę, sobie cały czas z tyłu głowy o tym, wiesz, o tym jakimś bank, żeby było na zagranicę czy ten. Kurde, ja się zastanawiam, czy możemy coś. No, bank to są też duże nazwiska, ale. To ale jest... też może jakieś wirale, czy coś, nawet taki głupi wiesz. No właśnie, może no, zrobić. Jak zrobić virale, nie? No, może <laughs> zrobić na tyle odjechany werbel, żeby każdy po prostu oszalał, nie? I zrobić zajebiste zdjęcia. I mieć taki jeden, który sprzedaje wszystkie, nie? No, parę takich werbli było, tylko no, właśnie. No Zsionku i dalej nie, nie ma milionów na końcu. No, no. no właśnie nie wiem, może, może, może to nie jest. Yy, może to nie jest taka estetyka dla mas, może faktycznie to by musiał mhm. coś innego wymyślić. Ale naprawdę mam wrażenie, że jednak większość ludzi by chciała mieć yy, werbel na wysoki połysk i z wszystkim chromowanym. No, jednak. No tak, jest, nie. wschodnia Europa, to Wschodnia Europa stary, no. <laughs> Lubimy, jak się świeci. No, a, a z tymi artystami dużymi, no, jest kłopot, nie kłopot. No, jest taki, że oni w większości są wyłowieni przez duże światło. Miałeś takie oferty, czy myślisz, że są w ogóle takie oferty, że na przykład gości powiedzą, dobra, będę endorserem, bo płacisz mi tyle i tyle? Czy... Yy, nie, bo takie duże nazwisko jeszcze się, że tak powiem, nie, nie zgłosiło. Uh -huh, nie? Uh -huh szukamy, no. no są różne, są różne kanały, różne opcje, mm -hmm. ale tak jak ci mówię, to jest jest sporo chętnych ludzi, natomiast takie naprawdę duże nazwiska, mm -hmm. no to nie wiem, no nie powalczysz z, nie wiem z Tamą Sperlem, czy z Perlem. No. już miałem raz taką sytuację bez nazwisk, mm -hmm. że mm -hmm. dwa razy taką sytuację miałem z, z Tamą. Mm -hmm. Że zaczynałem współpracę z dwoma prekujistami, mniej więcej w tym samym czasie, no ale w międzyczasie podpisywali kontrakty z Tamą, i, i, i nawet jeden. Jeden powiedział, no, że już z Tamą zaczął współpracować. No, mówię Okej, okay, nie. A drugi mówi to, ale mi się tak strasznie ten werbel podoba, to może choćbym sobie do studia go wziął. Ale to wiesz co, ja napiszę do Tamy, no i napisali, że w żadnym wypadku absolutnie okay. nieważne, czy to jest malutki Tohok, czy to jest coś no. większego, absolutnie kontrakt jest tak, a nie inaczej skonstruowany, że na wyłączność. Nie? Nie, nie ma tutaj żadnych wyjątków. No i więc no trudno tu powiesz, no perkusista myślący, ja tak myślę, że perkusista myślący o kontrakcie takim na wyłączność, no to tu jest coś więcej niż werbel, no, bo to jednak i zestaw, jakiś osprzęt, tak mi się wydaje, że to, to, też, to też działa, albo jeżeli jest artysta międzynarodowy, no to, to wiesz, wiesz, jak to wygląda z tymi dużymi, nie? Oni mają na każdym kontynencie albo Twój zestaw swoje i zestawy, nie? Mm. które później jeżdżą z nimi. Mm -hmm. nie, muszą, nie muszą się specjalnie, zresztą mają od tego ludzi. Hmm. Nie muszą się przejmować, nie? No. Ale ja tak sobie myślę cały czas gdzieś że musi być jakiś hak na to, na który ktoś Pewnie, nie wpadł. Tak. I tak trochę z tym myślę, że nawet wiesz, że, że właśnie... Branża perkusyjna i w ogóle te wszystkie firmy okupione są takim trochę dla mnie piętnem tradycji, nie? że patrzymy, że o, Zildian, jedna z najstarszych, czy tam najstarsza firma w, w Stanach, czy jedna z najstarszych, że tu jakiś, na wiesz... Świecie? No, tak, jakaś tam pani paiste to od tylu lat coś jak tam, tak? wiesz, tu w Turcji wyrabiamy od tego. Tu Main to samo, chwalą się nawet teraz, jak na tych Main Festiwalu w lipcu, czy jesteś artystą Maynla? Tak, 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 tak. No, tak, no tak dodaj mi czekoladkę i za darmo raz na rok i trochę zniżek, no. E, i, I to samo, nie? Jest przekazanie temu jakimś tam młodemu mailowi I tak trochę, wiesz, zastanawiam się, czy właśnie może, wiesz, pokazanie samo twojej osoby, e, ściemnienie, że to jest brada, z dziada, pradziadu, nie, może, <laughs> może to nie, ale wiesz, przedstawienie twojej osoby, jak ty, star jesteś w takim fartuchu, przy, przy kowadle i tam robi... W sensie, że to by mogło... Że, bo, bo czym no może tak. się wyróżnić ten werbel, jak nie historią, na przykład twórcy, nie? Że żeby, wziąć nawet jakiegoś filmmaker takiego gościa i żeby zrobił nie wiem, pięciominutowy ten, jak ty to robisz, tam się pocisz. i oni wtedy tak, kurwa, to jest ten gość, nie? Od niego. Mm -hmm. Mi się wydaje, że to było warte zainwestowania, nie? Bo tak... No tak, tak. Bo same zdjęcia i coś, to po prostu wydaje mi się też, że wiemy, jaką żywotność mają e, instrumenty perkusyjne w cholerę długą i jesteś w stanie kupić suprę 60-letnią. No tak. Więc trochę wiesz, ty konkurujesz ze wszystkim, co do tej pory było na rynku, bo raczej, nie wiem, jeden na ludzi jest zniszczony, czyli jest. Parę milionów werbii i cały czas to rośnie, jak się przebić, nie? To jakością to już chyba się nie da, no bo już, tak jak mówisz, one są wszystkie dobre, tylko może ja bym tak patrzył, że jakbym zobaczył takiego kraftsmana, który zawierz, zapierdziela w pocie czoła i ze spawarką i ten, myślałem, kurde, wiesz. Wreszcie widzę całą tą historię, no nie wiem. Więc... No tak, tak. Bo no. mi się wydaje, że to jest jedna ja bym... z takich rzeczy, które by mogła fajnie zadziałać. No tak, ja, ja muszę po prostu. Nie, wiem, przydał mi się ktoś od takiego właśnie content marketingu, takiego zorientowanego na chyba, jak to się teraz gdzieś tam robi no. Ja bym się musiał dać też przekonać, że mhm. że, wiesz, że to jest. Że to jest z, fajne. Znaczy myślę, że to no. jest fajne, tylko mhm. że, żeby to faktycznie zrobić, nie? Po prostu. Bo miałem taką jedną, mhm. miałem taką jedną sesję, no ale to była sesja zdjęciowa. Nie? To mam tam no. trochę zdjęć właśnie przy pracy. No fajnie to wygląda. Były jakieś tam y, też ludzie się do tego odnosili, no ale taki. Ja też lubię na przykład oglądać, nie? Y, no, Ja nie? już nie oglądam 10-minutowego solo na bębna tylko właśnie jak lubię popatrzeć, robi. jak ktoś, ktoś no. to wykonuje, nie? Co tam przy okazji może czegoś ciekawego dowiemy. No. No. A, a łatwiej jest w drewnie robić, czy to jest kwestia po prostu tego, że oni mają w tym wprawę? Chyba trudniej w ogóle, nie? Tak, tak wydaje, bo nie wiem. tego... Dla to... mnie by było teraz trudniej, no bo no. Ja, ja, się, ja się drewnem nie zajmuję. Ale no. wiesz, no samo klejenie i to wszystkie przystawie to przerąbane, nie? Natomiast to jest, mi się wydaje, że to jest trochę tak, jak z, jak z każdym rzemiosłem, że na początku jest w ogóle wszystko trudne, a w pewnym momencie masz pewne... No, no, wiesz, automatyzuje pewne, się to Tak. I... Są pewne schematy, mhm. pewne rzeczy są, się powtarzają i... I może się okazać, że to nie jest aż takie trudne, ale nie wiem, N nie powiem. Kurde, no. tak sobie jeszcze dalej myślę, że kurde, może by, wiesz, jakiegoś takiego właśnie metalowego gościa utknąć na taki wariacki, trochę jak ty robiłeś, no właśnie, Frankensteina czy coś, mm. nie? Bo metalowy jakiś gość mógłby tak ten, no ludzie by patrzyli, że o, jak ona na takim gra, to no, to by mogło siąść. No, love no tak, może, tak, może, tak, może love, no, pró próbowałem. Właśnie, tak? Na tak? Na razie bez odzewu. Nie odpisali? Na razie nie, a to by było coś. No. Kto u nich teraz gra na No wiesz? Ja no, z nazwisk. No, ale, tak, cał, ale cały ale... czas ten sam gość od jakiegoś czasu. Ale nie? ten sam, co się zmienił ostatnio, rok temu. No nie, tam była jakaś wymiana. Była. Y, tam były jakieś zdrowotne kwestie, ale to, to mhm. było zastępstwo z tego, co czytałem. No, ja właśnie nikt nie wie o co chodzi. Tylko ja tak patrzyłem, że nie wiem, czy miałeś i na Spotify. Miałeś też pewnie w Most Listens, czy nie? W sensie, co są te tak, Spotify tak, Rapt tak, tak, i tam były takie podziękowania od nich, takie tak, krótkie tak, wideo były, no I tam nie Dostałem, było tego, też. Nie było tego gościa? No, to się też tak ja Nie wiem, wiem, że, wiem, że tam gitarzysty, na przykład, nie wiem, czy zwróciłeś mm -hmm. uwagę, bo a, ty się spóźniłeś na koncerty. Tak, Mój kolega opowiadał, mm -hmm. że, że gitarzysty, że jeden gitarzysta było, ja kojarzę z, z teledysków, że, są, że jest dwóch gitarzystów, nie? Więc tam. Nie wiem, co tam się mhm. dzieje. Może dlatego też tak długo czekamy na, na nowy materiał. Może tak coś jakoś tam jest nie idzie? Cicho, no. nie? Trochę. No. też jest prze. No, dla mnie to jest. Prze, w sumie to... tak, no bo wydali tą Everything, coś tam. Tu 2022 chyba. Nie, no właśnie, chyba jeden. Nie, jeden, chyba, no. Potem tą ambientową i właściwie tyle. No nie. No. A tych widziałeś też, bo nie? Nie, ja miałem wykupiony bilet no. na ten koncert. No. I co? Ale... Zdrowie mnie nie puściło. Okay, okay. tak Byłem tak połamany wtedy i generalnie yy, no źle, źle się czułem, delikatnie mówiąc. Okay. No. Mm. Kurde, no ale może te, te, tego typu bendy to faktycznie jest gdzieś do, wiesz, jakieś monumenty czy ten, rozumiem, żeby nie do wszystkich próbowałeś gdzieś tam, czy? No nie, nie do wszystkich. No. Nie, nie próbowałem do wszystkich. Yy, aczkolwiek jak już patrzę na tych zagranicznych, mm -hmm. na jakichś takich w dużych zespołach, to najpierw sprawdzam, czy mają endorsement. Mm -hmm. Może jestem za, za porządny na taki, to nie wiem, jakiś mam opór, wiesz, jak widzę, że gość współpracuje z jakimś dużym producentem, no to, to nie ma podejścia, nie? To nie ma sensu. Hmm. A jednak jest nadal trochę y, muzyków, którzy, którzy się nie przywiązują do jednej marki i tu jest jakiś taki ten, nie? No tak, to jest ciężki, myślę, ten, bo to ci, co się nie przywiązują, to, to może być luksus, to znaczy, że są na tyle duzi, że Może być ciężko się do nich dostać, nie? bo tak. to może po prostu, że oni są, oni mogą robić cokolwiek. To, tak no, jak... no, są takie jak, nie wiem, dane kary, który ma mm -hmm. kontrakt z Sonorem, ale, yy, ale ma werble na przykład bardzo różnych mm -hmm. firm, nie? I zestawy zresztą. Mobią no. no. Ale trochę tak z tym myślałem jeszcze właśnie o jakichś płatnych promocjach i tak dalej z, yy, w gitarze, no bo ja mój, mój jack jest, on tam wiesz bardzo, teraz 100 tysięcy subskrybentów na YouTube, więc jest ogromny. I no i wiesz, i trochę też od niego miałem takiego info, ile tam faktycznie goście, jakie tam są ten, no to wiesz, Neural DSP, to co są jakieś w ogóle, i, i, tak mniej więcej, ci powiem, bo nie pamiętam dokładnie, gadaliśmy o tym z rok temu, ale to typu nagranie jeden filmik 10 minut na YouTube miesięcznie, to dostajesz 1200 dolków, nie? I to jest tyle. I typu, jeśli będziesz robił to co miesiąc, to będzie ci tak płacić. Nie? I że się czasami wkurzał, że właśnie nie zrobił i mu, prze... bo jakby to przepada z końcem miesiąca, mm -hmm. nie? Że mo możesz jeden miesięcznie zrobić, to dostajesz, nie to nie. Czasami coś wkurzy, że przepada. Nie? Ale to takie. no już nawet nie jest, że jakiś sprawdzają, czy jakiś jest request, tylko ty masz zrobić, płacimy tyle i wiesz, albo jak kręcili to wideo z Plinim i z kimś tam, a to ono jeszcze chyba nie wyszło w ogóle. One jeszcze nie wyszło. Kręcili w październiku właśnie w LA. No to wiesz, Neural DSP, Pliniego z Australii, z Japonii Jacka, kogoś tam o, jeszcze skądś. Wszystkich do domu do LA, który wynajęty taki dom za ileś tam. I to wszystko, żeby nakręcić, wiesz, trzyminutowy klip, jak oni udają, że grają. Wiesz, <grym grym> ja pierdziele, tamto są dopiero, tam jest dopiero high. taki plini, to był w trasie, czy go specjalnie za Australii musiał przyjechać? Nie, specjalnie tak samo specjalnie Jacka, bo on krótko to zdanie był w Japonii. Specjalnie Jacka brali przez 100 od stary, nie? I wszystko płacą, i ten. Ja I był tam mówię, dwa dni tak. w i potem od razu wrócił do, do Szwajcarii do siebie, nie? Ale no ja nie wiem, czy ktoś ma większe budżety w ogóle niż tamci. No ale czy gitarowi to w ogóle jest jakoś tak, kurde, nie ma chyba w ogóle takiego youtuba perkusyjnego, bardzo jak nerdowskiego, jak nie? My nie jesteśmy aż tak, czy mi się wydaje, nie wiem. Powiem ci, że ja co chwilę odkrywam coś nowego, więc nie byłbym mm -hmm. taki całkiem mm -hmm. yy, pewien. No powiedzmy, że ten, ten, ten Dramio jest takie, takie dosyć urosło, ale mm -hmm. nadal faktycznie temu chyba brakuje do tych takich największych gitarowych. gitarowych nie? Tak mi się wydaje. No bo wiesz, bo też ci te gitarowcy mają po prostu tyle elementów takich, a tu patrz struny, a tu przystawki, a tu piece, a tu efekty, a tu wiesz... A tu Myślisz, właśnie że to, teraz... o to chodzi? No, znaczy może, trochę może. myślę, że po prostu, wiesz, im więcej, nawet pewna. Znaczy wiadomo, że gitarzystów też jest pewnie w cztery razy więcej niż perkusistów, nie, ale też gitarzyści sądzę, generują bardzo dużo takich sprzętowych połowania się, a my no po tak. prostu gramy i większość instrumentów brzmi podobnie. No, gdzieś tam u nich, to wiesz. No, Poza tym o, może tak nawet. Jednak, że Dużo no. ciężej jest nagrać bębny, tak, żebyś słyszał różnicę, na przykład między klonem a bobbingą, a na gicie wpijasz się w linię i od razu. Mm -hmm. Nie wiem, tak stary, kombinuje. No ale po prostu jak usłyszałem, ja, ile oni tam płacą, to to jest jakiś w ogóle stary... No. Zajebiście, nie? Tylko tak właśnie, kurde, zastanawiam się, czy... W... No to jest coś do, to jest do zagospodarowania, teren, Maciej. No. <laughs> nie wiem, nie wiem, mówię, no. <laughs> Już nie, ale się... ja bym w życiu nie chciał, wiesz, właśnie skończyć... Na... No są tacy goście, którzy testują gear. Mi się to wydawało dosyć nudne, stary, nie? No tak, no ale to... jakby ci się rozwinął kanał, zawsze możesz kogoś do tego wziąć, nie? Wiem, 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 Będziesz no. tylko wywiady robił <grym> Ta, Siedział na sofie Cały dzień z psem i ten Tak, Za, Ale... za rok tutaj będzie Lars siedział nie? Tak to, 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 to stary. I będzie tłumaczył skąd się to brzmienie wzięło no. <grym> Zadzwoń do ty Zadzwoń do tego gościa, star. ja to w sumie nie wiem takie mi, no. takie, Takiego sampla walnęli i ten no. Um, Kurde, no nie wiem, nie wiem czemu ten YouTube nie jest za tyle rozchulany muszę, muszę to gdzieś pośledzić, bardziej mi się kojarzy Że są tacy goście typu, wiesz Najtańszy zestaw z Amazona, jak brzmi, nie? To są takie typu bardziej no prankowe. Tak, tak, tak. Mhm. Prankowe. Albo jakieś takie. Tak. Jest taki gość, ale on jest na Instagramie popularny, mhm. Cowboy Drummer. Nie zajęliście. Strasznie się taki, Właśnie takie dziwadła wymyśla no, tak. często, no ale tak, tak. przyciąga to, nie? Właśnie jest dosyć krak, kreatywny i o tak. to chyba chodzi, nie? Tak, no jest zabawny i to faktycznie viralowo gdzieś tam leci. Nie? Tak, tak. Ej, no to tacy goście może. Czemuś to. Nie... No właśnie. Odezwij się, nie? No przecież. Zwłaszcza, wydaje, no, ja, bo ja napiszę stary. <laughs> no napisz, no, na pewno wyjrzysz. Masz wyjdzie, też no. kontakty szerokie przecież. Nie, nie wiem, właściwie, a tak mi się wydaje, że wiesz. Dla mnie, bo ja może taki, ja jestem mało gearhead, że, kurde, jak mam już jeden werbel, to już mam po jeden za dużo. nie? Czy mam dwa, to mam jeden za dużo. I tak ciężko jest, wiesz, to nie jest coś takiego, że poza tym, no, strefa wejścia jest dużo gdzieś tam cenowo. Ale tak myślę, że na przykład, wiesz, dużo bardziej takim viralowym tym, czy takim, co idzie, to jest na przykład te wszystkie... Zakochał się w tobie? <laughs> e, są te wszystkie jakieś fat i tak da w sensie, wiesz, o co chodzi. Te, co się kładzie, to takie tanie rzeczy i akcesoria, mm -hmm. które... Nawet ostatnio gadałem z... O Jezu, nie wiem, z kim gadałem. Że tak, jakieś takie akcesorium stare do high jedna rurka, wiesz, trzy stówy. Czy te no obciążniki, to jest, że tu jest no, mega hajs, nie? No tak, mi, tak może być. A w Polsce też fajne rzeczy powstają. Co powstanie? Yy, jak się te tumiki nazywały, ja to, ja to mam ten. Go Vintage na przykład, by Swoboda. Nie wiem, czy widziałeś te tumiki. Jaki czad w ogóle? Tak? Sprawdź, no. Na werbel jakieś. No w ogóle, tumiki też na, na stopę okay. na przykład. Mhm. Yy, naprawdę fajna, fajna rzecz. Też coś tam zaczęliśmy rozmawiać trochę o, o współpracy i. Mam nadzieję, że to się też tam gdzieś yy, że to się gdzieś rozwinie, bo yy, no, muszę uczaić, no. Nie, ja, tak, ja ja jakiś czas temu miałem taki okres, gdzie kminiłem naprawdę, wiesz, nad tym, żeby właśnie trochę wykorzystać zakład mojego ojca, wiesz, właśnie szybiarski, mm -hmm. tukarki i coś tam. I na pewno jest jakaś taka... Ja, ja mi się cały czas marzy, wiesz, stołek bardzo stabilny, który nie, nie jest wart 1500 zł, tylko coś, co byłoby, wiesz, 8 stówek nawet. A jak go wyciągniesz, to się nie buja cały. Masz z, tym, um, masz z tym problem, co? Wszyscy mają z tym problem. Aha. No to nawet wczoraj mówił właśnie Kornel o tym, tak, że on też próbuje różnych i ten, i że wszyscy, i nawet Kapustka mówił, że właściwie tam a to są jedyne te stołki, te, wiesz, first cherry, mhm. które są stabilne, bo w, ja nie siedzę mega wysoko, są, wiesz, goście to dużo wyżej. Wtedy już w ogóle nie masz tej stabilizacji, nie? Nie wiem czemu tego. No tak, no. Mnie to no, nawet nie, że dziwi, tylko ja nie, nie mam mm -hmm. z tym problemu, no bo jestem typowo ten, próby zagram raz na czas, ten, nie, no. nie, nie gram koncertów, więc zdaję sobie sprawę, że to musi, to szczególnie wtedy wychodzi pewnie, nie? Kurde, tym. Czy, właśnie... Po prostu jak się dużo gra, no to to jest... Mi to nawet przeszkadza bardziej chyba na salce niż na koncercie. Na koncercie to nie myślę, a. a na salce jak ćwiczę i jakoś nie ruszam się mega, a, a wiesz... A czuję, że muszę cały czas pracować niepotrzebnie kręgosłupem mm. i brzuchem, to tak mówię: po, po, po co mam wykonywać tą pracę? Nie? To, już to powinno kurwa działać, to jest siedzenie. No to są już takie, no. A po prostu tak już, no, myślę, jak dużo spędzasz czasu, to po prostu już detale ci gdzieś wkurzają, bo tak. No tak, no. To już wyrąbane, nie? Marcin, ja w miarę wyczerpałem swoją tom, swoją ciekawość, bardzo dużo technicznych. Ja się bardzo cieszę, bo, bo chyba to jest wiedza, która jedynie ty masz w Polsce. W no tak, w metalu pewnie troszeczkę tak, nie? W sensie w obrótce metalu i w, 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 w snerach. Czy jest coś może, co ty e, e, chciałbyś, chciałbyś nam przekazać, czy nam, czy no właśnie, e, młodym perkusistom, żeby się odzywali, czy żeby, co, 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 gdzie cię możemy zobaczyć, czy gdzie będziesz się wystawiał? Yy, tak jak mówiłeś, chyba generalnie mm -hmm. temat w miarę wyczerpaliśmy, natomiast mm -hmm. yy, 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 yy. Gdzie nas będzie można zobaczyć? No, we w końcem września na UK Drum Show My się wybieramy. Fajna impreza. Dużo pozytywnych rzeczy na temat tej imprezy słyszałem, i widzę też, że tam duże, znaczy nie tylko te duże, duże firmy, ale też mhm. właśnie takie te poważniejsze, customowe ze Stanów między innymi się i z Kanady będą wystawiać. Także widzę, że tam się dzieje. Też artystów fajnych sprowadzali. Mhm. Jak się uda, to tydzień wcześniej będziemy właśnie na cabanie, ale yy, nie wiem, jeszcze może być problem logistyczny. Właśnie jeszcze teraz nad tym, yy, nad tym debatujemy, czy, mm -hmm. czy damy radę. Jeżeli tak, to w Chrzanowie. Mm -hmm. A teraz już wiemy. No. W na cabanie tydzień wcześniej, czy to jest tam w drugiej połowie, drugiej połowie września jakoś, no. A tak, to ten, tak. Pewnie. Zgłaszajcie Odzywa się, się, Ciebie, się odzywajcie się. Mm -hmm. Wszystkim odpisuję. Wszystkim Wziąłem odpisuję. Potem. Czasem ale nie, zdarza mi się, że znajdę wiadomości, które mi gdzieś tam uciekły sprzed kilku miesięcy. Jak już coś takiego widzę, to od razu się odzywam. Zwykle to już jest, jak to mówią, po ptokach. No ale no, pewnie, no. jeżeli ktoś jest ciekaw, to się nie musi obawiać, że. Coś nie nie miły, potworem, że, że jestem który, potworem, który, no. który napisze hmm. spadaj. Nie chcesz kupić werbla, więc spadaj. No, ja no. Rozmawiam, no. no, no. Sobie Tylko mnie kamera mieć. stresuje, a tak poza tym to... <grym> pisaniu se radzisz całkiem nie... Tak. No, no super se stary radzisz, no. <grym> no dobra, to mamy chyba to. Ja tak sobie jeszcze myślę, wiesz, na koniec, że nawet właśnie te wszystkie może dżentowe festiwale, nie? Typu... jest jak to się nazywa? Raider Festival, czy... Jak się ten w Niemczech nazywa, nie pamiętam. Widzisz, a... Nawet nie wiem, no Euro... wiedzieć. Pewnie. O właśnie Euroblast Festival, nie? gdzie masz trzy dni gentu i Metaluchów i takich tyń i tam wydaje mi się, że marka customowa, która ten a też tam ich stać dużo bardziej, nie, żeby to, to wydać. No nie wiem, ja tak sobie myślę, że właśnie może być no... tam, gdzie nikogo nie ma takiego, nie? gdzie nie walczysz z Perlem, tylko jesteś ty i i zespoły same. No tak tych tych, myślę, że możliwości jest jeszcze mm -hmm. sporo. Między innymi no. to, co ty mówisz teraz, nie? Także. No. Nie no, tak... będę eksplorował. Z no. tak minie, zawsze myślę, że tu jest. No, zawsze w marketingu może być więcej pomysłu i mniej pieniędzy wydać, i można jakoś tak. zawsze coś. Może... No to zdecydowanie. To byśmy tu może coś zrobić. no. Dobra, stary, no to co? Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy za to, że przyjechałeś i tę całą wiedzę przekazaną. Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że za parę lat to wiesz, to będziemy tysiącach liczyć w następny następny taki, taką sytuację robimy no. ten na warsztacie. na warsztacie, warsztacie. No, ja będę tak mówić w fartuchu tak. i w ogóle <noise> zobaczcie stary dobra dzięki. dzięki Fiona dziękuję stary no i czas